Witajcie w podcaście Tenis Talk. Ja nazywam się Sandra Zaniewska, a dzisiejszym gościem jest Asia Sakowicz. Cześć Sandra, dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Z ogromną przyjemnością. Asia, była zawodniczka? Najwyższy tak. Ranking 138? Tak, zgadza się. Skończyłaś grać w 2011 roku? Chyba 2010 rok. To 2010. To był ostatni rok, gdzie zagrałam oficjalny turniej. Natomiast w 2011 roku jeszcze już tak ledwo co, biorąc rakietę do ręki, zagrałam, to jest duże słowo, zagrałam. Wystąpiłam w dwóch meczach ligowych w Bundeslidze. Tak. Dlatego no pewnie 2011 rok, tak. Rzeczywiście niech tak będzie. Jeszcze coś. Ostatnie podrygi. Okej. Teraz. No co ja cię będę przedstawiać? Sama się przedstaw. Co robisz teraz? Teraz przede wszystkim zajmuję się młodzieżą, która również chce grać w tenisa. Czasem też pewnie jak oglądacie tenis w telewizji i tenis kobiet, to możecie mnie usłyszeć, czasem komentuję tenis. Bardzo miły głos. I mam między innymi właśnie okazję podsłuchać, bo nie wszyscy widzowie mają okazję, ale my komentatorzy podczas przerw reklamowych mamy okazję podsłuchać tego, co mówi Sandra i zawsze to teraz nie ma kadzenia absolutnie i zawsze jestem pod wrażeniem tych wskazówek, ale myślę, że o tym będziemy jeszcze mogli rozmawiać. Ale wracając do tego, co jeszcze robię, to tak, moje życie kręci się cały czas wokół tenisa, bo jednak tak jak powiedziałam, razem z mężem trenujemy tenisową młodzież. W tej młodzieży są też moje dzieci, więc taka bardzo przyjemna praca. Okej, okay, no to fajnie. I chyba najważniejszy tytuł twój właśnie, bycie mamą. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Zdecydowanie i myślę, że jakby też pod to wszystko podporządkowuję, żeby absolutnie tutaj tego obszaru nie zaniedbać, bo jest to priorytet. Jak kończyłaś grać? Czy w ogóle jak grałaś i no już się zbliżałaś do końca? Czy planowałaś zawsze pozostać w tenisie? Czy tak? Jakie plany miałaś? O. W ogóle ten mój koniec kariery to nie był do końca zaplanowany, dlatego że ja byłam w pełni przekonana, że ja jeszcze po urodzeniu Basi wrócę do gry w tenisa, takiej wow, można no powiedzieć na pełne obroty. Ale rzeczywistość zweryfikowała jednak moje oczekiwania. Ten instynkt macierzyński u mnie zdecydowanie wygrał i ja w pewnym momencie podjęłam decyzję, że chcę sama, jakby chcę wychowywać moje dziecko sama razem z mężem, nie chcę tej odpowiedzialności po prostu jakby przekazywać na inne osoby, domyślę dziadków. I to absolutnie nie jest krytyka dziewczyn, które w inny sposób postąpiły, bo każda dokonuje swoich wyborów, każda inaczej jakby postrzega macierzyństwo i rozłąkę z dziećmi. I mówię, absolutnie to był mój wybór świadomy, który po prostu wynika z mojej osobowości. Jeżeli ktoś decyduje się inaczej, bo są dziewczyny, które rodzą dzieci, które nie tylko tenisistki, ale też inne sportsmenki, które są w stanie wytrzymać bez dziecka te kilka tygodni, gdzie przede wszystkim też mogą tak by spokojnie zostawić dziadkom swoje dziecko, bo być może dziadkowie są na emeryturze i mogą tego czasu więcej poświęcić. Natomiast ja wybrałam tak, że jednak kończę grać w tenisa i będę taką małą na 100%, plus oczywiście będę już odnajdywać się po tej drugiej stronie tenisa. Najpierw trochę komercyjnie, bo prowadziliśmy szkołę tenisową, gdzie właściwie dzieci się tylko zajmowały rekreacją, natomiast już potem bardziej profesjonalnie. Mhm. A teraz patrząc na to, jak teraz jest to częste wracanie po właśnie urodzeniu dziecka, czy myślisz, że jeżeli teraz byś była w tej sytuacji, to i widziałabyś, ile osób tak naprawdę wraca, jak bardzo to jest, no jak częste to jest, kiedyś tak nie było, tak? Nawet nie wiem, czy tak, bardzo w tym czasie, wtedy jak ty kończyłaś, czy była nawet jedna mama, która... Clijsters, tak. Clijsters, Kim wróciła Clijsters, gra, ale tak. To też na chwilę, tak naprawdę, ona nie wróciła na długo, prawda? To chyba były dwa albo trzy chyba sezony, kiedy wróciła wtedy, wygrała wtedy trzy wielkie szlemy. Ja pamiętam jeszcze za moich czasów, kiedy grałam, właściwie rozpoczynałam grę w zawodowych turniejach, była taka Austriaczka Sibylle Bammer. Ona była naprawdę mocno zaangażowana w grę w tenisa i wychowanie. Ta córka cały czas jeździła z nią na turnieje, zresztą razem z mężem. Taka fajna rodzina, z tą Sibylle Bammer chyba doszła najwyżej do około 20 miejsca na świecie. Czy bym wróciła? Czasami tęsknię.
Ale chyba nie. To dużo czynników, prawda? Zależy też, to są, nie ukrywajmy, kwestie finansowe. Kwestie tego, czy mój mąż mógłby ze mną jeździć. Raczej nie, bo on przecież ma tutaj swoją pracę trenerską, więc to by było wykluczone. Myślę, że nie, ale nie żałuję, absolutnie. A ty właśnie, bo ciebie też miałam zapytać, czy ty tęsknisz za tym, żeby za zawodniczą grą w tenisa, jak patrzysz teraz ze swojej perspektywy trenerskiej? Wiesz co, czasem tęsknię. Czasem tęsknię za rywalizacją po prostu, za tym. No właśnie. I tak czasem sobie myślę, kurczę, teraz już wiesz, wiem o wiele więcej. No właśnie. Znaczy, wiem o wiele więcej. Tak. Nie wiem, czy wiem o wiele więcej, ale patrzę po prostu na to z innej strony. I tak mi się wydaje, że wiesz, czasem w ogóle jak pracuję, czy pracowałam z Petrą, czy z Alizej, i wiesz, no, jak zawodniczki, no, czasem się wkręcają po prostu w coś. I ty widzisz to z boku i tak sobie myślisz, no, ale przecież nie ma sensu, kobieto, no spokojnie, nie ma sensu, tak? Tak, i wiesz, i potem ja pamiętam to, jak ja grałam i mówię, no, przecież ja się kiedyś wkręcałam w te same rzeczy. I jak ktoś by mi powiedział, że nie ma sensu, to po prostu chyba bym, no nie wiem co zrobiła, ale to by była najgorsza rzecz, jaką można powiedzieć w tym momencie. I ja jak właśnie czuję, że za bardzo schodzę na ten taki trenerski tok myślenia, to ja wtedy wchodzę z Alizą na kort i my gramy punkty. O! I ja gram punkty i ja po prostu sobie przypominam te emocje, to wszystko wraca. Może nie w takim stopniu jak kiedyś, ale wiesz, wracają ten gniew, ta złość, czasem jak wiesz, coś mi nie wyjdzie, jak do jakiejś piłki nie dobiegnę, jak zepsuję skróta czy coś. I wtedy mówię, no to właśnie tak to wygląda. Także następnym razem, jak twoja zawodniczka, wiesz, będzie sobie wkręcać rzeczy, które nie ma sensu, żeby tak naprawdę sobie je wkręcała, no to trochę więcej cierpliwości, bo to się zdarza każdemu. Właśnie dobre słowo powiedziałaś, cierpliwość, bo ostatnio, to będzie 2 lata niedługo, jak ostatnio zagrałam sparring z taką Zosią Podbią. Grało mi się świetnie, ale w pewnym momencie przyszedł taki moment, gdzie no rzeczywiście ta wiedza zdobyta już na etapie trenerskim, plus jeszcze kiedy się komentuje mecze, zaczęła do mnie dochodzić, ale tak trudno ją było wdrożyć w to, co się aktualnie dzieje, zwłaszcza, że był tam stan po 4 chyba, czy tiebreak nawet, już nie mówiąc o tym, że w pewnym momencie sił brakowało po prostu, ale to właśnie to nie jest takie proste, więc my chyba z punktu widzenia trenerskiego musimy jednak też wziąć tę poprawkę, że to jest tak, oczekiwania, rzeczywistość, tak jak ten dokładnie, dokładnie, jak dokładnie, 100%. To na pewno, a możemy powinniśmy z pani zagrać, słuchaj. O matko. To mogłoby być dobre. To mogłoby się skończyć, myślę, po pierwszym secie szybko. Ja myślę, że powinien być jeden set do 4 gemu, chyba nie więcej. Tak, i to jeszcze wiesz, no end. No end, najlepiej. No, ale wtedy w ogóle nie wiesz, co się stanie. Tak, jak jest no end, to wiesz, to będzie, tak. Nie wiem, to nie wiem, co by z tego wyszło, ale może zagramy. Co? Przyjmuję. Przyjmujesz challenge, tak, super, tak. Ekstra. Okej, no dobra. A powiedz mi, bo ja na przykład jak kończyłam grać, to ja w ogóle, moje plany w ogóle nie były, żeby pozostać w tenisie. Także byłam ciekawa, czy ty wiesz od początku, jak już grałaś, tak naprawdę sobie wyobrażałaś, że twoje życie po tenisie będzie też związane z tenisem w jakiś sposób. Tak, bo jestem, jeszcze mówię, jestem w związku z tenisistą byłym. I w ogóle nasze życie, tak jak powiedziałam, kręci się wokół tenisa i to jest nasza pasja, to nie to, że już to jest jakaś, to jest jakieś, nie wiem, skrzywienie, to jest naprawdę nasza pasja i też większość naszych przyjaciół po prostu jest tego świadka. Moi najlepsi przyjaciele pochodzą właśnie z kortu, my się znamy od dziecka. Trudno by było, w ogóle teraz jestem na takim etapie, że szukałam różnych możliwości zawodowych, podejmowałam różne próby. Natomiast zawsze najwygodniej, może to jest złe słowo, ale tak wracało, najlepiej, może. Tak, takie najwspanialsze uczucie towarzyszyło mi, kiedy mogę jednak być przy tym tenisie, kiedy to jest taki mój świat. I mimo wszystko tu jest dla mnie wciąż najwięcej wyzwań, tak mi się wydaje. A temat jest jeszcze o tyle ciekawszy, że właśnie skończyłam pisać doktorat. Na temat, można powiedzieć,
karier też zawodowych były sportowców. Oczywiście temat jest związany mocno z tenisem, bo to są psychologiczne aspekty rozwoju sportowego oraz status społeczny po zakończeniu kariery zawodniczej reprezentantów Polski w tenisie. Mhm. Więc oczywiście zanim opisałam wyniki badań, to też przedarłam się, brzydko mówiąc, przez większość literatury, która dotyczy kończenia karier sportowych przez zawodowców i ich życia po tym sportowym etapie, życia na kolejnym etapie. Więc jest to temat mi bardzo bliski i aktualny w tym momencie. I właśnie jak tak analizowałam te dotychczasowe wyniki badań i przede wszystkim ten aspekt planowania kariery zawodowej po karierze zawodniczej i wyników, które mówią o tym, że zdecydowanie lepiej radzą sobie ci, którzy już mieli zaplanowaną karierę, jak sobie myślę, jeju, myślę, że sobie radzę całkiem nieźle, ale kompletnie nie wiedziałam, jak ta kariera zawodowa po karierze zawodniczej będzie wyglądać. W ogóle jej nie planowałam. No ale... No właśnie, bo mi się wydaje, że to jest tak naprawdę dość ciężki temat dla wielu zawodników i zawodniczek. No, grają i w pewnym momencie wydaje mi się, że wiele z nich już jest na takim etapie, wiesz, ja byłam przynajmniej na takim etapie, gdzie już wiesz, miałam dużo kontuzji, no męczyło mnie to granie mnie męczyło, już nie widziałam w tym takiego sensu, jasne, ja to lubiłam, ale no z drugiej strony też trzeba patrzeć na życie, na swoje dalsze życie, niestety nie przynosiło mi to właściwie żadnych dochodów i ja sobie myślałam o swoim życiu, mówię, no kurczę, ile jeszcze będę ciągnąć, tak? I w tym momencie, ale myślę, że jeszcze ciągnęłam trochę, dlatego że nie miałam pomysłu na to, co zrobić, co robić tak naprawdę potem i próbowałam wielu rzeczy. Pierwszy raz jak skończyłam, to próbowałam iść na do biura po prostu, 9 to 5. W bardzo fajnej firmie pracowałam w Amsterdamie. Była naprawdę bardzo uzacka, bez żadnej hierarchii. Tak naprawdę chciałaś rozmawiać, wiesz, z dyrektorem, mogłaś po prostu do niego wejść do biura i tak dalej. Było bardzo uzacko. No i po jakimś miesiącu ja już nie mogłam wysiedzieć. I to już wydaje mi się, że w ogóle miesiąc to ja naprawdę długo wytrzymałam. I ja wtedy poszłam, powiedziałam, słuchajcie, ja nie mogę wysiedzieć, ja muszę to jakoś inaczej zrobić i zaczęłam pracować z domu. Wiadomo, w domu to wszystko, co robiłam w biurze przez te 8 godzin zajmowało mi o wiele krócej, ale no ciągle, znowu po miesiącu było, no kurczę, czy to jest naprawdę to wszystko? Ja nie wyobrażam sobie tak życia spędzić. No właśnie i ja mam dokładnie takie samo poczucie, ja też bardzo nie lubię rutyny. Ja muszę co jakiś czas zmieniać dane porządki, bo ja zbyt szybko się do pewnych rzeczy przyzwyczajam i mnie to więcej po prostu nie tyle, że nudzi, mnie to już po prostu przestaje bawić, przestaje być dla mnie wyzwaniem. Ja właśnie ciągle potrzebuję wyzwań. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to mnie nakręca do kolejnego działania i to też jest tak, że jak dane wyzwanie mi się uda podjąć i wychodzę z niego, nazwijmy to zwycięsko, to wtedy szukam sobie już kolejnego. Jakby zostawiam to i szukam sobie kolejnego. Tak jak powiedziałaś, praca w biurze. Są dziewczyny, które... Ja bardzo podziwiam te dziewczyny, które właśnie po zakończeniu kariery sportowej i te, które miały piękną karierę sportową, zupełnie zmieniają branżę i odnajdują się w zupełnie innej rzeczywistości i osiągają w niej sukcesy. Bardzo, bardzo mi się to podoba, bardzo to szanuję. Przede wszystkim, że umiały porzucić to życie sportowe, że jednak gdzieś je potrafiły zostawić i skupić się na zupełnie innych rzeczach. No ale tak jak mówię, każdy jest inny. Każdy ma swoje wyobrażenia odnośnie dalszego życia. Ale rzeczywiście, biuro... No nie, to było ciężkie. Potem nawet próbowałam pracować w startupie, więc to było... Ja miałam bardzo dużo różnych ról, więc cały czas się coś działo, więc było naprawdę fajnie, no bo było dużo rzeczy niewiadomych, nie było rutyny. Codziennie się działo coś innego, codziennie musiałam robić coś innego. Ale no ciągle po prostu patrzenie w ten ekran komputera, jakieś dzwonienie, tylko to, nic więcej. Dla mnie też po jakimś czasie to było nie. No ja po prostu nie widzę siebie, żebym mogła robić to przez resztę życia. I wróciłam na kort do grania, no bo nie wiedziałam, co innego zrobić. I tak naprawdę zaczęło się wszystko od początku. Ale nie chciałam nigdy, nie planowałam nigdy zostać na korcie i trenować, dlatego że wydawało mi się, że jest to taki samotny zawód.
trenera. Tak mi się wydawało po prostu. A nie myślałaś na przykład tak, że chcesz spróbować innych rzeczy, bo na przykład trenerem możesz być zawsze w ostateczności, że zanim rzeczywiście wypuścisz korzenie jako trenerka, trener, to być może nie spróbowałaś w czymś innym, sprawdzić się w innej dziedzinie, bo ja też miałam taki moment, że myślałam sobie, przecież trenerką właściwie to mogę, dopóki mi zdrowie pozwoli i będą chętnie oczywiście, no to mogę być zawsze, w każdej chwili, a pewnych rzeczy no nie spróbuję, powiedzmy w wieku, nie wiem, 50 czy nawet 60 lat, daj Boże, żeby tak było, ale rzeczywiście spróbowałam trochę innych aspektów, oczywiście głównie to mowa o telewizji oczywiście, też ten doktorat to też jest tak oczywiście bardzo mocno osadzony przy tenisie, natomiast jednak ale w ogóle motywacja, brawo jeszcze, na razie złożyłam pracę i w te wszystko, cała sytuacja powoduje krok po kroku, tak? Super. No to trochę ekstra. Tak, dziękuję bardzo i tak właśnie trochę wchodzę ten, powiedzmy, w świat nauki, który rządzi się zupełnie innymi prawami, mam na myśli ludzi. Zaczyna mi się to podobać, natomiast ja nie wiem, czy to jest to, co bym chciała robić. Mogę spróbować. Pracowałam przez chwilę na uczelni, ale to było takie stricte prowadzenie zajęć ze studentami, więc to też nie było takie mocno sprawdzające moje, nie wiem, albo wystawiające mnie na próbę. To nieźle. A ile miałeś studentów w takim, na jednych zajęciach? Bo ja wydaje mi się... 20 parę osób chyba było najwięcej, ale to też można... Tak wyjść i po prostu zacząć mówić o czymś i czegoś uczyć. Jeszcze wtedy trenowałam i pamiętam, że też byli studenci z Erasmusa. Natomiast no, przede wszystkim masz świadomość, że masz ograniczony czas. Masz 45 minut i musisz przekazać materiał, więc 20 parę osób, 3 korty. I to mówię, to była taka moja pierwsza praca, gdzie oczywiście na pewno sporo błędów popełniłam. Teraz bym zupełnie inaczej do tego podeszła, kompletnie. Ale teraz też są jeszcze troszkę inni ludzie mimo wszystko, bo to minęło prawie, no to będzie 9 lat, chyba 10 nawet. I zupełnie jest, no to młodzież przecież, tak, przychodzi na pierwszy, drugi rok studiów. Więc inaczej trzeba podchodzić do tego pokolenia już nieco późniejszego. No właśnie, jak się to pokolenie zmieniło? W twoich oczach. Myślę, że jednak my jeszcze jesteśmy z tego pokolenia, chociaż ty jesteś jeszcze dużo młodsza ode mnie, że jednak nie było tak łatwo jak teraz. No teraz na przykład z telefonem wszystko zrobimy. Za pomocą telefonu absolutnie zrobimy wszystko. Dokładnie. Tak, właśnie. Już teraz dzieci, prawda, w tej momencie uczą się właściwie przez telefon, nawet już nie potrzebują komputera do tej zdalnej nauki, przynajmniej w niektórych przypadkach. I są przygotowani, niektórzy są przygotowani, że wszystko dostaną od ręki. Nie chcę generalizować. Mnie najbardziej przeraża taka trochę postawa roszczeniowa. Czy to właśnie na uczelniach, czy to też w szkołach, gdzie nauczyciel zadaje dany, powiedzmy, materiał i potem wymaga jakby wiedzy z tego materiału, a ktoś przychodzi i mówi, przepraszam bardzo, ale... ja tutaj, załóżmy, nie wiem, nauczyłem się tylko tego i tego, bo uważam, że tylko to na ten moment mi się przyda, załóżmy na to. Mhm. Nie jest to może tak do końca głupie podejście, natomiast nauczyciel nie jest autorytetem. Kiedyś było tak, że była ta kultura, tak, że zwracało się, pewnie dalej tak jest w liceum, ale nie, u mnie tak było, że pani profesor, i zawsze jednak miał się ten szacunek do nauczyciela. Teraz jest tak, że raczej czy nauczyciel, czy prowadzący, czasem jak widzę, jak studenci się odnoszą do prowadzących, to jestem w szoku. Jeszcze niedługo powiedzą, nie wiem, cześć, siema, wchodząc na zajęcia, ewentualnie na dyżur. No pewne moim zdaniem standardy powinny zostać zachowane. Czy też mówię, jeżeli nauczyciel czegoś wymaga, czy prowadzący czegoś wymaga, jeżeli coś jest warunkiem do zadostania zaliczenia, czy danej oceny, no to takie są zasady, należy się do nich dostosować, a nie potem mówię, lamentować jeszcze, nie wiem, do rodziców, rodzice potem na skargę przychodzą, no, nawet na uczelni się zdarza, że rodzice przychodzą na skargę. Wow, no to tak. Wiesz co, ja czytałam ostatnio taki artykuł, gdzie było, to
nie pamiętam dokładnie, o jakiej to było książce, ale pewna psycholog prowadziła po prostu badania nad tą generacją millennials i iGen. Osoby, które się urodziły, no tak naprawdę nasza ostatnia generacja teraz, co mają dostęp do wszystkiego, tak jak mówisz, oni właśnie są o wiele mniej samodzielni. I tak naprawdę oni mają ponoć lepszy kontakt z rodzicami, ale ci rodzice zawsze chcą ich bronić przed wszystkim i no, te dzieci po prostu się nie uczą w ogóle być i egzystować w świecie samemu. No właśnie i to jest jeszcze jakby kontynuując ten wątek takiej roszczeniowości, no właśnie gdzieś tam to jest moim zdaniem takie mocno różnicujące to nasze pokolenie, gdzie no wiadomo było, że jeżeli chcemy coś dostać, to musimy na to zapracować. Jeżeli chcesz mieć piątkę, to musisz umieć na piątkę, a nie to, że umiesz trójkę i przychodzisz do nauczyciela i mówisz, no jak to przecież dlaczego zrobiłem, nie wiem, 2-3 błędy i to już jest trójka? No są takie osoby. No to tutaj podaję taki prosty przykład, tak. Ale to też się pojawia na przykład na turniejach tenisowych. No właśnie, jak to wygląda to w tenisie? Mi się kiedyś organizować turniej i przyjechał zawodnik, to był turniej wojewódzki, więc to nie jest żadne halo do lat 12. I był problem z planem gier. Był niedoświadczony sędzia i był taki problem, że ten chłopak, który był pierwszy ustawiony, rozegrał jednego dnia tylko jeden mecz, ponieważ miał wolny los. A zasady są takie, że żeby rozegrać ćwierćfinały, żeby rozegrać turniej, no to wszyscy muszą mieć równe szanse odpoczynku. Czyli jeżeli grasz jeden mecz i jesteś powiedzmy w ćwierćfinale, no to sorry, już następnego nie zagrasz, no bo chodzi o to, żeby było równo, żeby następnego dnia wszyscy ćwierćfinaliści zaczęli od tego samego poziomu po prostu. No i mama zrobiła awanturę, że przyjeżdżali ze Śląska, czyli nie mieli bardzo daleko. Zrobiła awanturę i ona to w ogóle jeździ po całej Polsce po turniejach i ona wie, jak się organizuje turnieje. Poza tym jej syn jest pierwszy ustawiony, więc z racji tego ma przywilej wolnego losu i ona ma grać drugi mecz. I koniec, bo on tutaj jest pierwszy ustawiony i dzięki temu, że ma wysoki ranking, to ma większe przywileje niż inni. I nie przetłumaczysz. I jak sędzia zareagował? Niestety sędzia uległ presji rodziców. Tak? Niestety, to też. Kurczę. Ale już nie jest sędzią. Już zrezygnował z tego fachu. Też nie jest łatwy fach chyba. Tak, nie jest łatwy fach. Ale zaznaczam, to jest margines. Owszem, jest ta obawa, że ten margines potem ma wpływ na kolejne osoby, kolejne i będzie się rozrastał. Są, mówię, sytuacje naprawdę przykre na tych turniejach, ale mówię, są to naprawdę wypadki, incydentalne zdarzenia. Zdecydowana większość rodziców mocno stąpa po ziemi. Albo być może ja się obracam w takim towarzystwie, że nie widzę tych złych zachowań. W każdym razie u nas w Krakowie myślę, że jest to całkiem fajnie na razie. Na razie. No, bo wydaje mi się też, że tak naprawdę zawsze byli jacyś rodzice, którzy widzieli świat inaczej. Tak. Ale czy wydaje ci się, że teraz jest... No mówisz, że nie obracasz się w takich kręgach. Miejmy nadzieję, że... Przynajmniej nie chcę. Jeżeli widzę, że z kim po prostu się nie dogadam, nie mam ochoty w ogóle na siłę przekonywać do swoich racji. Bo teraz bo to nie ma sensu. No dokładnie, bo teraz też często właśnie słychać takie sytuacje, gdzie się dzieją, czy w Polsce, czy na świecie, na jakichś turniejach. Kiedyś tak dużo się o tym nie słyszało, ale może po prostu teraz słyszymy o tym tylko dlatego, że no jest łatwiej o tym usłyszeć, tak? Tak, jest łatwiej na pewno. To przekazać, można szybko coś nagrać. Wszystko jest tak naprawdę dostępne bardzo szybko, a wcześniej to było tylko tak naprawdę na słowo, a wiesz... Ktoś komuś powiedział, a wiesz, pół roku temu to tam się stało, no i ktoś to znowu przekręcił i podał dalej i wiesz, teraz to już można tak naprawdę udokumentować wszystko. No i wzrasta świadomość przede wszystkim ludzi, że no pewne zachowania są nieakceptowalne, przede wszystkim takie jak przemoc. No ja pamiętam kiedyś, to było ponad 20 lat temu, turniej ETA do lat 14, gdzie tatuś z Bałkanów gonił taką swoją córkę, taka wątła dziewczynka, że lał ją, bo przegrała mecz. Czyli próbował ją uderzyć, bo od razu tam pobiegli inni trenerzy go powstrzymać. Ale co się działo potem w hotelu, no to my już nie wiemy, tak? Obawiam się, że no to jakby no, sytuacja była na pewno tragiczna.
Teraz takie przypadki od razu się nagłaśnia, od razu się wzywa odpowiednie służby i mam nadzieję, że jest to egzekwowane przez te służby. W ogóle ostatnio czytałam książkę Jelen Dokicz. Właśnie chciałam zapytać. Nie, czasami ja nie musiałam sobie przerwać, książki. Bo nie byłam w stanie tego czytać. To było tak okrutne, co jej ojciec zrobił, że musiałam zrobić sobie przerwy. Bo to nie jest... Nie da się tego po prostu wyobrazić. Czy myślisz, że taką książkę rodzice, którzy mają może problem z kontrolowaniem swoich emocji, warto by było, gdyby ją przeczytali? Na pewno tak, ale najpierw musieliby sobie zdać sprawę z tego, że mają problem z kontrolą emocji, bo ja myślę, że nie wiem, czy to jest takie dobre, czy to jest takie gdybanie, że jeżeli ktoś ma problem z kontrolą emocji, jest osobą, powiedzmy, w miarę mądrą, no to szuka pomocy u specjalisty, ale często jest tak, że no, chyba tak jak z nałogiem jest trochę, nie? Nie wiem, nie jestem psychologiem, że to jest tak, że żeby wyleczyć się z nałogu, trzeba najpierw sobie zdać sprawę, że się jest uzależnionym. A czasem to jest najtrudniejsze, ten pierwszy krok. To jest najtrudniejsze, żeby wyjść zwycięsko z danej batalii. I tu jest tak samo chyba, że jeśli ktoś ma problem z kontrolą emocji, musi najpierw sobie to uświadomić. Jeżeli ktoś, no, powiedzmy, ma tych szarych komórek trochę mniej, to choćby najlepsi specjaliści próbowali, on będzie wiedział lepiej i koniec. Tak, a jaka jest w takim razie, jaka może być rola trenera w tym, jeżeli trener widzi po prostu, czy jest coś nie tak w tej dynamice między rodzicem a zawodnikiem, no jeżeli chodzi o tenis, tak, o kort, no bo nie wiemy, co się dzieje w domu i to też chyba dla trenera nie możemy wiele z tym zrobić, ale jeżeli chodzi stricte o tenis i widzisz taką sytuację, to co trener może zrobić, albo co powinien zrobić? Wiadomo, że to też zależy od tego, jak dany rodzic traktuje trenera, bo niektórzy rodzice traktują trenera jako takiego po prostu wyrobnika i pomimo tego, że on jest trenerem, to i tak nie ma nic do powiedzenia, bo wszystkie decyzje podejmuje rodzic. Sorry, tak. Że ci przerwa. A nie wydaje ci się, że właśnie w momencie, jak rodzic traktuje tak trenera i to dziecko to widzi, że te dzieci też traktują osoby, które tak naprawdę, do których powinny mieć autorytet, które powinny być autorytetem? Na pewno tak jest. Na pewno tak jest, bo mnie się wydaje, że zawsze dziecko będzie słuchało bardziej, mimo wszystko bardziej rodzica. Zawsze ten rodzic będzie większym autorytetem niż trener. I tutaj jest oczywiście też kwestia takiego uregulowania tych relacji. I patrząc na ostatnie, powiedzmy, 10 lat, jak mój małżonek współpracował jeden z zawodników i jego rodzicami, to był wzór relacji rodzic, trener, dziecko. Tam wszystko było tak sprawne. Ja powiem szczerze, to jest niesamowite. Jak słyszałam i widziałam różne przypadki, ale to było niesamowite, bo rzeczywiście mój mąż miał, mógł spokojnie wykonywać swoje obowiązki trenerskie przy pełnym wsparciu, akceptacji rodziców, ale też to nie było tak, że on jest najważniejszy i rodzice mają się nie odzywać. Nie. Tam była ścisła współpraca. Ścisła współpraca. No i przede wszystkim ogromny szacunek. Ogromny szacunek. Wiadomo, że po drodze było mnóstwo niepowodzeń, pytań, dlaczego, co jest nie tak. Ale ten szacunek pozostał i to jest najfajniejsze. I właśnie to jest ważne bardzo, żeby rzeczywiście trener zaufał rodzicowi, ale też żeby rodzic nie postępował w ten sposób, przepraszam, żeby trener nie postępował w ten sposób, a rodzice, to oni się na pewno na niczym nie znają, więc nie mają nic do powiedzenia. Nie, tak też nie może być. Tu musi być właśnie ścisła współpraca między rodzicem, trenerem, mądra współpraca, zrozumienie i jeżeli rzeczywiście trener widzi, że ta relacja rodzic-dziecko też była zbyt napięta, że jest jednak duża presja, włącza się do tego i z całą swoją umiejętnością dydaktyczną i ewentualnymi predyspozycjami psychologicznymi no próbuję pewne rzeczy wyjaśnić, wyperswadować. No i mówię, tam, gdzie znowu pada na mądry grunt, myślę, że udaje się to jakby dojść do porozumienia. Czyli tak naprawdę czasem trzeba też wychowywać rodziców, nie tylko zawodników. Tak, no bo
jeżeli rodzic jest, miał do czynienia ze sportem, to oczywiście dużo łatwiej pewne rzeczy zrozumie. Jeżeli nie miał do czynienia ze sportem, niektórzy rodzice na przykład myślą, zwłaszcza ci, którzy są bardziej zamożni, myślę, że to jest jak w biznesie, że jak się zainwestuje, to się wyciągnie tyle i tyle. I tak? Że ciężka praca, jak ktoś będzie ciężko pracował, tak, to na pewno będą efekty tego. Tak, w tym czasie, w tym samym, jakby w tej się dwa dodać dwa nigdy nie jest cztery. Dokładnie. I właśnie. Może być 1,80, tak, 374. Dokładnie. I tak, i trudno jest im to zrozumieć, że jedni się rozwijają szybciej, jedni się rozwijają wolniej. Inne mają predyspozycję do takiej gry, a inni do jeszcze innej. Inne dzieci już w wieku powiedzmy 10 lat doskonale wiedzą, że oni będą grali w turniejach wielkoszlemowych i żyją tym tenisem 24/7, a inne dzieci raczej podchodzą do tego w kwestiach właśnie takiej zabawy bardziej i nie robią sobie nic z tego, że przegrają mecz, co jest moim zdaniem dobrym podejściem, tak, no bo jeżeli ktoś w wieku 10 lat rozpacza, bo przegrał, to ja. I jeszcze niedaleko pada jabłko od jabłoni. Pytanie, no bo tak jest ta rozpacz, tak? Jeżeli ona trwa tam 15-20 minut, to jest zupełnie normalne, ale jeżeli ktoś na przykład nie może przez to zasnąć, właśnie będąc takim szkrabem jeszcze, no to tak, no nie no to, tak, no to nie tędy droga. Za dużo tego. Więc no wiadomo, no tutaj na ten temat to się można rozwodzić godzinami. Tak. No ja zawsze właśnie jak przegrywałam mecz i płakałam, a moja mama zawsze do mnie przychodziła i tak mnie brała na ręce i mówiła, córeczko, ale przecież wiesz, że jak ty nie chcesz, to nie musisz wcale grać w tego tenisa. Ja wtedy jeszcze większy płacz i mama, ja chcę grać, tylko nie chcę przegrywać. I po prostu sprintem do swojego pokoju dalej ryczeć, bo jeszcze gorzej mi było, no bo wiesz, mama do mnie przychodzi, chce, żeby było lepiej, a tak naprawdę nie wyczuła intencji. Ja byłam płaczkiem ogromnym na korcie, ale kto może z Państwa słucha i ogląda, jeździ po turniejach do lat 12, to zdaje sobie sprawę, że no, moja córka tutaj zdecydowanie wiedzie prym, jeżeli chodzi tak o, samo. O moc. Strasznie przeżywa, nie pozwala sobie zepsuć jednej piłki. Co gorsza, nie akceptuje tego, pomimo jakby wielokrotnych wykładów na ten temat, że ktoś może zagrać lepiej od niej. Aha, no to wiesz. To ją bardzo boli. Lat, czy 20, czy 30, no. To jest chyba temat powtarzający jak, się. Jak ona mogła mnie skończyć? No naprawdę tak, dobrze zagrała, więc tak, brawo i gramy dalej. Twoja przeciwniczka też chce wygrać. Ja wiem, że to dzieci nie trafia w tym momencie, ale być może kiedyś przyjdzie taki dzień, gdzie ona to zrozumie. Im wcześniej, tym lepiej. No właśnie, z twojego też doświadczenia, jak to działa? Jak są problemy z kontrolowaniem emocji? Nie, ja takie miałam, jak zaczynałam grać przez dobrych kilka lat. Czy właśnie takie problemy z tym, że no nie radzisz sobie, wiesz, jesteś perfekcjonistką, czy nie radzisz sobie z tym, nie jesteś w stanie zaakceptować, jak ktoś zagra dobrze? Czy do tego się po prostu dorasta? Z twojej perspektywy, czy też to jest tak jakby trzeba tłumaczyć i tłumaczyć i tłumaczyć? Myślę, że warto właśnie, żeby wtedy ktoś był z boku, kto wie, w czym tkwi problem. Ja nigdy w życiu nie, do teraz nie usłyszałam o czymś takim jak kontrola, problemy z kontrolą emocji, bo nikt nigdy tego nie powiedział. Ja przez moment współpracowałam z psychologiem, ale to był tak krótki czas, że nawet żeśmy do tego etapu nie doszli. Bo też jeżeli już poruszyłam kwestię współpracy z psychologiem, która jest coraz bardziej popularna, to też chyba nie dla każdego jest, nie każdy to przyjmie, są osoby, które doskonale się w tym odnajdują, są osoby, które sobie tego nie wyobrażają i w ogóle nie zaakceptują tego, ale to też dużo zależy od osoby psychologa. Natomiast ta kontrola emocji, mówię, ja dopiero pewne rzeczy właśnie zrozumiałam już jak będąc z boku, oglądając przede wszystkim dużo tych meczów, komentując w telewizji i bardzo się wczuwając w to, co się dzieje na korcie. Wtedy zaczęłam pewne rzeczy właśnie rozumieć. No i właśnie wtedy, jak my sami nie wiemy, dobrze jest skorzystać jednak z pomocy osoby, która na dany temat wie nieco więcej. Myślę, że kiedyś my byliśmy też wychowani w takiej sytuacji, że tamten to może nic nie wiedzieć, tamten jest szarlatanem. Było taka mentalność, że jednak my wszystko wiemy najlepiej, a większość wokół to są szarlatani. To się zmieniło na szczęście, ta sportowa mentalność. Coraz częściej sięgamy po pomocę
pomoc po prostu specjalistów, bo my nie musimy się, bo my nie możemy nawet się znać na wszystkim. Nasza mądrość musi też polegać na tym, żeby umiejętnie dobierać sobie ludzi wokół siebie, którzy na pewne tematy mogą mieć większą, a więc na pewno mają większą wiedzę niż my. I właśnie jeżeli ktoś, do kogoś rzeczywiście mamy zaufanie, ktoś jest dla nas autorytetem, no to jak najbardziej warto po prostu kontynuować, nie wiem, nawiązać właściwie taką współpracę i wtedy ta osoba pozwoli nam zrozumieć, co robimy źle, a jak już my sami zrozumiemy, no to wtedy, można powiedzieć, drzwi się otwierają i można iść dalej. Tak, dokładnie, ale na przykład z takimi młodymi zawodnikami, wiesz, wydaje mi się, że, nie wiem, jak ktoś ma 10, 11, 12 lat, ma problemy ze złością na przykład na korcie, no to jak ja grałam, to było proste. Czemu się tak złościsz, nie złość się? Po co? Koniec, kropka. No to ja w tym momencie zaczęłam to tłumić w sobie. Tłumienie też nie było dobre, no bo gdzieś to musiało ujść. W pewnym momencie uchodziło prędzej czy później o wiele większym wybuchem niż kilka małych po drodze. Ale też wydaje mi się, że jak dzieci są tak młode, to nie wiem, ilu rodziców można przekonać do tego, żeby na przykład iść do psychologa, coś z tym zrobić, coś spojrzeć na to po prostu z innej strony. I wtedy jaka jest rola trenera? Jak trener może w tym pomóc? No bo w twoim przypadku też ty jesteś mamą, tak? No tak. Więc wiadomo, rozmawiasz też jako mama, nie rozmawiasz jako trener. Ale jeżeli byś miała zawodnika, po prostu prowadziłabyś kilku zawodników i no i jeden czy dwóch z nich miałoby z tym problem. Czy również rozmawiasz z nimi tak dużo na ten temat, czy idziesz bardziej też przez stronę rodziców? Ja na pewno na początku, jeżeli widzę, że właśnie te emocje na korcie są takie destrukcyjne, że mają związek z tym, co, jak potem się przekładają na wynik, staram się najpierw użyć mojego autorytetu zawodniczego. Wbrew pozorom, może nie wszyscy tak twierdzą, ale jest to pewna... Jest to, można powiedzieć, pewien immunitet, który rzeczywiście powoduje, że od razu jest inny tok przyswajania pewnych informacji przez dzieci. Natomiast to, jak one na końcu, jak te wszystkie moje informacje, doświadczenia przejdą przez ich bufor, no to jakby już jest poza mną. Ale jeżeli ja widzę, że moje rozmowy, czy też jakby perswazje rodziców po jakimś dłuższym czasie niewiele się zdają, to też weźmy pod uwagę wiek, tak? No to rzeczywiście wtedy jest czas na to, żeby skonsultować się, tak? Jakieś z osobą, która jest bardziej kompetentna od nas właśnie w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o kontrolowanie, właśnie kontrolę emocji, o w ogóle emocje, psychologię. Natomiast, tak jak mówię, widziałam zawodników, którzy właśnie w wieku 10-11 lat no strasznie przeżywali, płakali, rzucali rakietami, ale za rok czy za dwa był spokój. Bez żadnych interwencji. Po prostu wyrosli z tego. Tak. I właśnie to też to nie jest tak, że zobaczymy kogoś, że ktoś płacze na meczu, drugim, trzecim, a to od razu do psychologa. Mówię, to wszystko musi być wyważone. Musi być wyważone też bez żadnych gwałtownych ruchów. Bardzo indywidualna kwestia chyba. Tak. No. Tak, bo na przykład, ale też wydaje mi się, że jeżeli chodzi o psychologa i taką pomoc mentalną, ona jest ciągle, nie wiem jak w Polsce, ale wydaje mi się, że też, bo na świecie też tak jest widziana, że do psychologa idzie tylko ta osoba, która ma problem. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że można iść do terapeuty, czy do psychologa, czy do jakiegoś mentalnego coacha po to, żeby poprawić jakość swojego życia, nawet jak jest dobrze. No właśnie. I to jest właśnie coś, co jest moim zdaniem tak... No, ludzie po prostu na to źle patrzą, bo ja też kiedyś pracowałam z psychologiem, już po tym, jak skończyłam grać. I jak ja o tym mówię ludziom, to ja widzę po prostu ich wyraz na twarzy. Współczucie, tak? To jest takie, kurczę... No. Przyznanie się do słabości. No właśnie, nie chcę właśnie generalizować, że to tylko w Polsce. Nie, myślę, że też tak jest na świecie, że przyznanie się do słabości, chociaż to nawet nie jest słabość, to jest wręcz ciekawość, tak? Chęć poszerzania swojej wiedzy. Ale właśnie jakby współpraca czy konsultacje zwykłe z psychologiem postrzegane są jako przyznanie się do słabości właśnie, że czy do jakiejś niewiedzy, jak można nie wiedzieć pewnych rzeczy, tak, jeżeli się jest profesjonalnym sportowcem. Pamiętam taką rzecz, kiedyś poleciałam na uniwersjadę do Bangkoku
tak bardzo chciałam zdobyć medal wtedy, tak strasznie i zaczęłam świrować w tym momencie i już nie mogli ze mną wytrzymać trener Mikołaj Wejman, no i reszta drużyny i przepraszam, nie pamiętam już nazwiska tej pani psycholog, ale taka zwykła rozmowa z kimś, który to wszystko widzi z boku, właśnie z perspektywy psychologa, bardzo mi pomogła. Ja zupełnie odpuściłam wtedy. Nie to, że nie walczyłam, przegrałam wtedy właśnie mecz o medal z Alicją Klejbanową, ale zupełnie podchodziłam do tego inaczej. Już nie widziałam tego w ten sposób, że jak nie przywiozę medal, to się skończy świat. Bardzo mi się spodobała kiedyś wypowiedź Maji Włoszczowskiej, która opowiadała o tym, nie chcę też przeinaczyć, ale w każdym razie kontekst był taki, że była faworytką wyścigu, czy nie wiem, czy to były Mistrzostwa Świata, Europy, czy wręcz Igrzyska Olimpijskie, ale zajęła, czy nie zdobyła medalu. Czyli w opinii publicznej doznała porażki. A ona co mówi, przepraszam, czy skończył się świat? Czy coś, czy przeżyłam jakieś trzęsienie ziemi? Czy nie wiem, czy jakiś wybuch nastąpił? Nie, no, ja tylko nie zdobyłam medalu. Ja będę miała następne zawody za jakiś czas. Jeżeli ktoś ma odwagę, żeby zajrzeć w głąb siebie i spojrzeć na te wszystkie rzeczy, które nie są miłe, których tak naprawdę nie chcemy widzieć, no bo zawsze chcemy siebie widzieć w tym świetle jak najlepszym. No, oczywiście. I takim też się pokazywać światu. Więc jeżeli mamy odwagę, żeby spojrzeć tam w głąb, no to jak to może być słabość tak naprawdę? Właśnie, ale to jest cały czas problem tutaj z odbiorem społeczeństwa, tak? Jak inni nas odbiorą, bo już załóżmy na to, jest coraz większy problem ludzi z depresją. Coraz częściej diagnozowana jest depresja, coraz większa jest świadomość, ale też są osoby, które wciąż bagatelizują ten problem. I no, ludzie z depresją muszą korzystać z pomocy specjalisty, czyli psychiatry. Dla niektórych osób psychiatra to jest od razu skojarzenie pejoratywne, więc pojawia się wstyd, że ja pójdę do psychiatry, to wezmą mnie, przepraszam za takie określenie, wezmą mnie za czubka, bo tak się po prostu jakby jeszcze wśród ludzi, po raz kolejny podkreślam, nie tylko w Polsce, ale ogólnie, postrzega osoby, które korzystają z pomocy psychiatry. A tu jednak no, problem depresji jest dotyka naprawdę ludzi, których byśmy się nie spodziewali, że może dotknąć. No, Justyna Kowalczyk, czy ktokolwiek mógłby przypuszczać, że dziewczyna, która jest absolutnie wzorem sportowego profesjonalizmu, wytrwałości, takiej zawziętości, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, z tyloma sukcesami będzie miała taki problem. Więc myślę, że idziemy w dobrym kierunku, że się rozwijamy, że też generalnie psychologia sportu przeżywa taki rozkwit od jakiegoś czasu, że jest coraz więcej zagadnień poruszanych, coraz szersze badania i dlatego też są coraz bardziej kompetentni po prostu specjaliści od tego. No tak, to na pewno. A powiedz mi jeszcze, co myślisz o tym, no bo właśnie w mojej pracy z Petrą i Zalizę ja zauważyłam, że ogromnym czynnikiem jest ta mentalność. Po prostu jest, wydaje mi się, że jest nawet większym czynnikiem niż sam czynnik tenisowy. Czy takie rzeczy powinno się zostawiać psychologowi? Czy trener też powinien być w jakiś sposób coś na ten temat wiedzieć i po prostu być w stanie temu zaradzić? Bo tak naprawdę rozmawiałam na ten temat z wieloma trenerami na turze i są różne opinie. Niektórzy myślą, że jak najbardziej, niektórzy myślą, że nie, a niektórzy myślą, że nie, ale tak czy tak to jest ich obowiązek, dlatego że spędzają tyle czasu z tymi dziewczynami, że te dziewczyny, no, one tego potrzebują, bo nie ma nikogo innego dookoła. Więc no wiesz, jak to jest. Jest trener zawodnik, no i podróżują przez większość sezonu tak naprawdę razem i spędzają tyle czasu ze sobą, że no, nie ma wielu osób innych dookoła tak naprawdę. No właśnie, to też jest kwestia, oczywiście wiadomo, też jakby związana też z finansami, bo niektórzy mogą sobie pozwolić na to, żeby jeździć z trenerem mentalnym na turnieje, ale to są jednostki. Tak, wiadomo. Myślę, że to się nie zdarza w ogóle. Praktycznie niewiele jest osób
To chyba kiedyś Dżokowicz z tym swoim przywódcą duchowym, nie przywódcą duchowym. Tak, tym, z tym, tak. No, w każdym razie tym takim Pepe. Swoim tak jeździł. Tak. W każdym razie na pewno trener musi mieć jakąś wiedzę na ten temat. Może troszkę większą niż podstawową, ale ta wiedza, która pochodzi od tego, można powiedzieć, tej głównej osoby zajmującej się przygotowaniem mentalnym. Na przykład, pierwszy przykład z brzegu wezmę, Iga Świątek, tak? Mamy Igę, jest Piotr Sierzputowski i jest Daria Abramowicz. Ja uważam, że ta współpraca wygląda bardzo dobrze. Ja myślę, że Daria Abramowicz tam się świetnie sprawdza w tym zespole. No i myślę, że też jest ścisła współpraca między właśnie Darią a Piotrkiem. O, oni jeżdżą, widzisz, w trójkę. Tak, oni jeżdżą właśnie w trójkę. Ja tylko tak naprawdę tak. Ich znam. Nie wiem, czy ktoś jeszcze. Przynajmniej nie słyszałam, ale może. Jednostki w każdym razie. I też to jest tak, że no, też umówmy się, że psycholog też nie będzie wiedział, jakie są jakby ściśle zagadnienia związane z techniką, czy już z taktyką tenisową. Ale to, co powiedziałaś, są jakby kwestie mentalne są bardzo jakby już w pewnym momencie wychodzą na główny plan, no bo tak, każdy umie zagrać forehand, backhand, każdy umie zaserwować, ale czy każdy potrafi zaserwować tak samo przy, nie wiem, po 5 i równowadze? Już nie. Czy każdy potrafi wtedy trafić, powiedzmy, z pierwszym serwisem? No nie. I właśnie ostatnio był taki temat, idealny tenisista, oczywiście w mediach społecznościowych, chyba Roger powiedział o tym, że mentalność Nowaka Dżokowicza. No przecież rzeczywiście, to jest facet, który wychodził z takich opresji, no przecież zeszłoroczny finał Wimbledonu. Roger dwa meczbole. A on zagrał po prostu tak, jakby to było po 1 i po 15. Mm, dokładnie. No i to są właśnie, jak mawia klasyk, te detale. że no to mi kiedyś moja właśnie pani promotor tłumaczyła w ten sposób, że kiedy mamy deskę przed sobą, która ma szerokość powiedzmy 30 centymetrów, jak ją położymy przed sobą tutaj, załóżmy na podłodze, nie będziemy mieć problemów, żeby po tej desce przejść. Ale jeżeli tę samą deskę już położymy nad przepaścią, powiedzmy nawet taką 2,5-metrową, no przepaść, no niech nazwijmy to przepaść, no to już wtedy zaczną się tak zwane myślenice, tak? A to jest ta sama deska, prawda? Dokładnie. Tylko, że wtedy widzimy jednak, że ojej, jak za pierwszym razem jak spadniemy, to nam się, jak nie, staniemy nierówno, to nam się nic nie stanie. Ale za drugim razem, no konsekwencje tego mogą być gorsze. I to jest też jakby w przypadku tak słynnych wyników 5-2-40-15, nie? Co za problem zagrać wtedy piłkę kończącą? No, ja właśnie, tak. Ja w ogóle wtedy twierdzę, bo jest takie powiedzenie, że to jest lęk przed wygraniem, a ja uważam, że wręcz odwrotnie, to jest lęk przed porażką. No bo jeżeli przegrywasz z wyniku 5-2 i 40-15, to potem widzisz tylko miałaś 5-2 i 40-15, miałaś 5-2 i 40-15. To już się zaczyna od 5-3. Tak, potem 5-3, ręka drży. Mówię, ja raz w życiu przegrałam mecz z 7 meczboli. To prawda, większość meczów z meczboli wygrałam niż przegrałam, ale rzeczywiście najsłynniejszy to jeszcze w Australii. Nie? Lecisz do Australii. W Australian Open? Tak, w eliminacjach w pierwszej rundzie przegrałam z Agnes Sowoj, mając 7 piłek meczowych. Na koniec tego sezonu chyba ona była w pierwszej 15 na świecie. W każdym razie. Wow. W każdym razie, Andrejewsku chyba i jej eliminację w Auckland też ona tam miała jakiś 3-setowy mecz. No właśnie. No i to jest właśnie to, że u nas w tym momencie włącza się taki mechanizm, co ludzie powiedzą, jak ja przegram z tego wyniku, będą mi mówić, cały czas mi będą powtarzać. I często się tak zdarza, że na przykład nasi podopieczni grają, nawet sparingi, prowadzą 40-15, 40-0 i miałem 40-15, miałem 40-0, przegrałem. A ja wtedy już mówię, bogacza to doświadczenie, mówię, no i co? Jesteś pierwszy na świecie, który tak zrobił? No nie. No, Roger Federer w zeszłym roku też miał 40-15 na zwycięstwo w Wimbledonie. Tylko w Wimbledonie. Tak. Świat się nie skończył, żyje dalej. Perspektywa, nie? Tak. Tak, spojrzenie na świat. No. Bo nie myślą, że nie są jedyni na świecie, którym się coś takiego zdarza. W momencie, kiedy tak mi się wydaje, że jeżeli ty sobie uświadomisz, że nie jesteś jedyną osobą na świecie z tym problemem, to jest łatwiej go rozwiązać. Że skoro nie tylko ja się z tym zmagam, to znaczy, że ze mną nie jest tak źle. Tak. Że inni mają te same kłopoty, czyli
zdarza im się przegrać gym na 40-15 albo zepsuć wystawkę, no to trudno, no będzie następna szansa. Wiadomo, że nam jest to łatwiej teraz zrozumieć. No ale teraz nasza praca jest w tym, żeby jednak pozwolić szybciej zrozumieć to tym, którzy idą, powiedzmy, jasne, w nasze ślady. A właśnie z takich momentów, dwa meczbole, coś w tym stylu, momentów napięcia, tak? Czy równowaga i tak jak mówisz, traf pierwszym serwisem. Co ty byś powiedziała, że jest najważniejsze w tym momencie tak naprawdę? Jakbyś mogła tak, wiesz, przekazać to w kilku zdaniach, no bo i taka uniwersalna rada, bo właśnie ja miałam taką sytuację, gdzie Ani ze mnie o to zapytała na pierwszym meczu w tym sezonie. Po prostu wzięła mnie na kort po drugim secie, który wygrała, przegrała pierwszy. I ja, wiesz, mówię jej tam o grze, dobrze, to, no już nie wiem, co mówiłam, ale tam, okej, to musisz, tu graj tak, tu graj tak, tu zrób to, jak ona zrobi to, zrób to. I ona tak po chwili mówi, a możesz mi dać jakąś radę na te pierwsze gemy, bo ja się zawsze strasznie denerwuję, jak są pierwsze gemy trzeciego seta. A ja w tym momencie, wow. No. Wiesz, i tam patrzę, jeszcze 10 sekund zostało, a ja wow, co ja mogę w 10 sekund jej powiedzieć? Ale to, co ja jej powiedziałam, to zadziałało. A co jej wtedy powiedziałaś? Co jej powiedziałam? Mówię, Anize, nie myśl o tym, że jesteś zdenerwowana, tylko myśl o tym, co ja ci właśnie powiedziałam. Masz robić te rzeczy, które ja ci powiedziałam i na tym się skoncentruj. I ona po prostu wyszła na kort. Ja nie wiem, czy ja widziałam tak skoncentrowane dwa gemy. Ona chyba nawet przegrała te dwa gemy, ale ona grała tak dobrze, że po prostu tamta dziewczyna grała lepiej. No, miała odpowiedź na wszystko, ale grała z takim... ona po prostu... Ja siedząc z boku dobrze wiedziałam, co ona chce zrobić z każdą piłką. I ona nawet przegrała te dwa gemy i w ogóle wyglądała, jakby nic się nie stało. Co wiadomo, no... Jak Alize przegra dwa gemy w trzecim secie, wydaje mi się, nie tylko ona, ale większość zawodników, no to już są takie trochę zmartwione oczy w kierunku trenera, tak? A ona po prostu wyglądała, tylko ciągle się motywowała i tak dalej. I po meczu też mi powiedziała, mówi mi, wiesz co, rzeczywiście jak się skoncentrowałam po prostu na tym, co mam robić, nie na tym, że jestem zdenerwowana, tylko jak ja ten mecz mogę wygrać. I zaczęłam tylko o tym myśleć. Skoncentrowanie na zadanie, to się tak dokładnie nazywa. Dokładnie. To ja jej powiedziałam, ja mówię, tak, no wiesz, jeżeli skoncentrujesz się na jednej rzeczy, jak już jesteś na korcie, to myślisz o tej jednej rzeczy, tak? Jeszcze musisz biegać, odbijać i tak dalej, i tak dalej. To robisz pełno rzeczy w tym samym momencie. Mówię, nie jesteś w stanie już myśleć o tym, że jesteś zdenerwowana, prawda? A ona, no nie. A ja mówię, no właśnie. Po prostu dla mnie to jest, znaczy dla mnie, siedząc z boku, to jest mega proste. Ale no też jak ja o tym z nią rozmawiałam jeszcze w przygotowaniu do sezonu i mówiłam jej to samo, no to jej oczy w ogóle były, że jak to jest za proste, to tak nie działa. A potem w takiej podbramkowej sytuacji ona się mnie pyta, co ma zrobić. Ja jej mówię, proste, tylko się skoncentruj na tym, co masz zrobić i nic innego, naprawdę nic innego. No i właśnie, i to ale... jest bam i to wchodzi od razu. Ale są zawodniczki, które tak mogą, o czym ona mówi? Albo są właśnie takie zawodniczki, jak teraz zrobiła Alize Cornet. Dobra, to ja tak dokładnie zrobię. Albo to, co zawsze podobało mi się u Cybulkowej i u Oli Ptaka. Oni ze sobą pracowali bardzo długo, natomiast zawsze, jak on do niej przychodził na coaching, ona była w niego wpatrzona jak w obrazek. Tam nie było żadnej jakby dyskusji, żadnego podważania jego autorytetu czy jego rad. Ona robiła dokładnie to, co on jej powiedział, co ma zrobić. Dokładnie. No nawet jeżeli jest... przegrywała punkt, ona się trzymała tego, co on jej powiedział i ona o tym właśnie potem w swojej książce napisała, że ja zawsze robiłam to, co mi kazał właśnie Matej, że zawsze wykonywałam jego wskazówki. I to nie jest właśnie takie do końca oczywiste. Można powiedzieć, no przecież to jest normalne, że jak ci trener mówi, co masz robić, to rób to. A czasem jest tak, że trener ci powie, a ty nie jesteś do tego przekonana i dalej robisz po swojemu. Ja się tego nauczyłam właściwie... Czyli to nie zawsze tak było, że robiłam to, dokładnie to, co trener kazał. Właśnie czasami miałam coś takiego, że ja wiedziałam lepiej i tak robiłam to, co czułam w danym momencie, a nie było to do końca dobre. I potem po meczu było, czemu nie robiłaś tego, skoro ci powiedziałam, że masz tak grać. I ja to zrozumiałam mechanizm, jak już skończyłam grać. Właśnie przypomniał mi się ten mecz, co ci mówiłam na lidze w Niemczech. Grałem się z Klaudią Jansdebla i u nas na ławce siedział Thorsten Peschke. Czyli
z mąż Kwety Peszkę, który raczej ma pojęcie o tym, jak grać w debla. To grałaś dla Blau Weissbergu. Tak, dla Blau Weiss, no popatrz. Ja też grałam z Kladem i też miałyśmy Torstena na ławce. No właśnie. Tak. I jak on mi mówił, to był super tiebreak zamiast trzeciego seta. Jak można powiedzieć, w cudzysłowie, rozpisał nam każdą wymianę, jak mamy zagrać. I ja tak mówię, myślę sobie, no jak ja mam przejść przy tej trzeciej piłce? A potem, nie no, zrobię tak, jak on mi kazał. I będzie, jak przegramy, to będzie na niego. Tak sobie wymyśliłam. Wszystko zrobiłam tak, jak on mi kazał. Tego meczu co prawda nie wygrałyśmy, ale te punkty, które on nam rozpisał, wygrałyśmy wszystko tak, jak miało być. To było niesamowite. I teraz też sobie przypomniałam taką rzecz. Miałam wtedy 17 lat. Grałyśmy Mistrzostwa Europy drużynowe. Była taka kiedyś była taka impreza. Pojechałyśmy ja, Kasia Stron czy Ania Żarska. Ania Żarska była kapitanem grającym. W ogóle takie biedotki pojechałyśmy, bez w ogóle funduszy. Takie, no mówię, biedotki środkiem Marsi. Pierwszy mecz z Czeszkami, czyli gospodynie. Już po północy jest. Gramy decydującego debla, tiebreak w trzecim secie i jest piłka meczowa dla nas. I ja wymyślałam sobie coś takiego. Ja stałam przy siatce. Ania zaserwowała ze strony przewagi. Ja stałam przy siatce, grała wymianę z Klarą Kołkalową. I ja nie wiem, coś mi się dolśniło. Myślę sobie tak. No jest matchball. Kołkalowa na pewno w tym momencie nie zagra po linii, bo jest tak skichana. I ja wzięłam. Ja nie jestem wybitna. Nigdy nie byłam wybitną na blisku, ale wzięłam i przeszłam wtedy i skończyłam. Wygrałyśmy ten mecz. To było taką sensacją. Czesi po prostu nie wierzyli w to, że oni byli faworytami. Ale potem po prostu, pamiętam, wchodziłyśmy rano na śniadanie w hotelu, wszyscy wstali, bili nam brawo. To było niesamowite. Wiem, że teraz to się tak śmiesznie kojarzy, wszyscy wstali, bili brawo. Ale tak było, naprawdę, tak było. I potem Czesi nam tak kibicowali, żebyśmy wygrały całe mistrzostwo. No, przegraliśmy w finale z Włoszkami, ale właśnie pamiętam ten moment, stoję przy siatce i myślę, przecież ona nie zagra teraz po linii, tak? No, więc muszę przejść. Dokładnie. No, to mi tak. I chyba ciągle tak, tak jest, tak. Wydaje mi się, w ogóle na deblo. Znaczy wiadomo, no, te wybitne debliski, one grają zupełnie inaczej, ale też bardzo często widać, jak są te momenty takie podbramkowe, że tam tylko idzie krosik i ani nikt nie chce przejść, ani nikt nie chce zagrać po linii. I dopiero tak naprawdę wymiana się zaczyna w momencie, jak albo ktoś zagra po linii, albo ktoś spróbuje przejść, bo wtedy się zaczyna coś dziać. To jest właśnie ten moment, gdzie chyba czasami inteligencja po prostu przeszkadza, bo zbyt dużo opcji bierzesz pod... Dokładnie, zbyt dużo opcji. No. To tak samo jak ja. Jak ja grałam i wiadomo, moim ulubionym uderzeniem był skrót. I ja jak grałam juniorski Roland Garros, pierwszą rundę grałam z dziką kartą. Jakąś francuską, nie pamiętam jak się nazywała teraz. I miałam 5-2 w trzecim secie. Chyba było 6-2, 2-6 i potem 5-2 dla mnie. Potem się zrobiło po 5. Klasyk. W końcu wygrałam 7-5, ale ktoś tam był i to był pan Adam Królak? Adam Królak, właśnie tak. Miałam o nim powiedzieć. Adam Królak, właśnie. On był i no statystyki po prostu rozpisywał dla mnie. I on po prostu po meczu do mnie podszedł i powiedział, Sandra, wiesz, ile zagrałaś dropshotów, a ja, no, nie wiem, może z 20, no ile? Koło 60 mi wyliczył. Naprawdę. Jest to bardzo możliwe, bo on bardzo skrupulatnie prowadzi. Naprawdę, ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Ja mówię, wow, to jest naprawdę problem w tym momencie. To jest naprawdę problem. Nie, mam déjà vu, bo... Dokładnie, Roland Garros juniorski. Grałam pierwszą rundę z Sanią Mirzą. Przegrywałam 3-0 w trzecim secie. Miałam wtedy duży problem z serwisem i generalnie każdy serwis serwowałam cięty na forehand. A Sania Mirza raczej umie grać forehandem. Ale wygrałam ten mecz. 6-3 w trzecim. 0-3 na 6-3. I właśnie pan doktor Królak podchodzi do mnie i mówi, ty cały czas serwujesz tylko na forehand. Non-stop serwujesz na forehand. Przecież wszyscy wiedzą o tym, że na forehand serwujesz. No, to w następnym meczu zrobiłam tyle debili. Przegrałam 6-1 z Ewą Birnerową chyba. Tak. 6-3, nieważne. W każdym razie zrobiłam mnóstwo podwójnych wtedy na drugi, no bo miałam cały czas w głowie, no faktycznie cały czas na forehand, a ja nie byłam w stanie nic z tego wtedy, nie byłam w stanie przemycić, tak jak kiedyś Jelena Dementiewa. Nie to, że porównuje się do Dementiewej, tylko podaję ją jako przykład. Ona miała taki problem. To była chyba najsłynniejsza zawodniczka, która tak doskonale grała w tenisa przy równoczesnym, no umówmy się, słabym pierwszym, w ogóle słabym serwisie. Ona miała zawsze duży problem. No i właśnie przypomniała mi się, że ja cały czas taki cięty, wiadomo, do forehandu, a następny mecz już... No.
Ale ciągle, wiesz, ja na przykład jak, czy z Petrą, czy z Alizą, no wiadomo, każdy ma swoje preferencje, tak? Gdzie serwuje, gdzie, nie wiem, tam uderza return pierwszy, drugi, jak i to wszystko. I czasem w momencie, jak ja jej mówię, słuchaj, z tą zawodniczką masz zaserwować po prostu w te miejsca, w które no, nie są jej ulubione, nie są twoje ulubione, tak? No to ja już widzę minę, po prostu. To już jest taka mina, a ja tak siedzę i mówię, kurczę, no słuchaj, jesteś tam 60, czy którakolwiek na świecie, jesteś jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Przecież nie możesz mi powiedzieć, że ty nie zaserwujesz tam, dlatego że wolisz w drugą stronę. No, bez jaj, nie? I, ale czasem... Ale to, przepraszam, ale to baby tak mają. Ale tak, rzeczywiście, bo czasem wtedy jak ja właśnie powiem coś takiego, mówię, no nie, no chwila, gdzie my jesteśmy? Czy my gramy 10, czy my gramy wielkiego szlema? I wtedy im się też zapala taka lampka, że jest, a, no rzeczywiście, przecież ja jestem jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Czemu ja bym tego nie mogła zrobić? I wtedy to robią. Ale taki pierwszy, ta pierwsza myśl jest taka, nie no, chwila, ale po co? Bo przecież jak zaserwuję w tamtą stronę, ale ten serwis będzie lepszy, to może wcale ta zawodniczka tak dobrze nie zareturnuje. A mi nawet już nie chodzi o to. Mi chodzi o to, żeby... to już nawet nie chodzi o... Co jest... jaki return, czy jakie uderzenie ta przeciwniczka ma, tylko bardziej o to, żeby... No, trzeba być w stanie wyjść na kort i zaserwować, gdzie się chce, tak? No, tak, trzeba. Ale... Jeżeli myślimy o tym, że chcę być najlepszą tam zawodniczką na świecie, czy, nie wiem, poprawić ranking, obojętnie, chcę wzrastać, tak? No to musimy jakieś ryzyko podejmować. Tak samo chyba trochę ze stylem gry jest, bo ja na przykład, no ja słynęłam z tego, że ja wszystko gram z całej siły płasko i w ogóle najlepiej rozwiązać wymianę w 2-3 uderzeniach, bo jak ostatnio grałam ten sparring, to też tak... Dasz mnie korci. No przecież taka z pozoru łatwa piłka, no jak jej nie przyspieszyć, tak? Tak. A pamiętam też, kiedyś byłam na turnieju w Ameryce Południowej. Słynny taki cykl kilku turniejów z rzędu, gdzie połowa Europy zawsze jechała w styczniu i w lutym. I ostatni turniej i miałam grać sierpnia z dziewczyną, która wygrała poprzedni. Wiedziałam, że to jest Meksykanka, która oczywiście, jak to się mówi, rzeźbi. Ja ze swoim stylem na dziewczynę, która rzeźbi, no wiadomo było, kto jest faworytką na korcie ziemnym. Ale sobie pomyślałam wtedy. Sama. Tak doszłam do tego. Dobra. Jeśli chcę wygrać, to ustalam sobie sama za sobą taką zasadę, że mogę przyspieszyć tylko wtedy, kiedy będzie po prostu piłka w półkortu. W żadnym innym wypadku nie przyspieszam. Po prostu prowadzę wymianę, przyspieszam dopiero wtedy, jak będzie pewna piłka. Wygrałam ten mecz 6-3, 6-2. Taktyka świetna. Tak, i właśnie to jest to, że czasami, ja niestety nie zdarzało mi się tak często, bo jednak wygrywał u mnie ten instynkt taki, że trzeba za przeproszeniem przypierniczyć. Czasami właśnie często te takie dziewczyny mają problem z tym, żeby się przekonać, no, że w tym konkretnym przypadku z tą dziewczyną to nie będzie działać. Musisz po prostu przestawić się na inny tryb, który niekoniecznie ty lubisz, ale przyniesie skutek. Wiadomo, że nie zawsze to w 100%, ale mimo wszystko, no, trzeba jakby porzucić tę swoją naturę, wziąć coś innego i spróbować. I nie wszystkie to potrafią. No, mówię, ja moim zdaniem w większości rzeczy tak nie potrafiłam. Teraz to wiem. Wtedy, gdyby mi ktoś to powiedział, to pewnie, to zależy kto oczywiście, gdyby mi to powiedział, bo ja ogólnie byłam trudną zawodniczką. No to pewnie inaczej do tego podchodziła. Ale to też jest dyscyplina, mi się wydaje. Taka dyscyplina, że wiesz, to jest to właśnie, co przynajmniej z mojej perspektywy, ja to tak widzę, że dziewczyny, które naprawdę są najlepsze w tym, co robią, załóżmy pierwsza dziesiątka, one, ich dyscyplina po prostu taktyczna, to, że one wchodzą na kort i one realizują to, co im trener powiedział, ty nawet nie musisz wiedzieć co, bo ty oglądasz mecz i ty widzisz dokładnie, co się dzieje. I to moim chyba ulubionym przykładem, ja to zawsze będę przytaczać, był mecz 2008, finał Cincinnati, Muguruza Halep. 2018, tak. 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 Jak Muguruza grała z taką dyscypliną. Ja nawet rozmawiałam z samym Sumykiem, z którym ona wtedy pracowała kilka dni temu o tym meczu. Bo rozmawialiśmy właśnie o rozwiązaniach taktycznych. I ja mu powiedziałam, słuchaj, ten mecz był dla mnie... No, Ja go mogę oglądać codziennie. To jest cudo po prostu, jak dziewczyna, która no, chce skończyć każdą piłkę od razu, ona stosuje się do tak
no idealnej tak naprawdę taktyki na Halep, gdzie nie otwiera kątów od samego początku, gra głęboko przez środek, czeka na swoją okazję i dopiero wtedy zaczynają gonić, tak? I wtedy, no, nie pamiętam jaki był wynik, ale to był... 6-1-6-0 chyba. Właśnie, chciałam powiedzieć, że był po prostu mega łatwy mecz. A był tak rozegrany i ja w ogóle jak oglądałam to, wtedy pamiętam, Petra była w Stanach, ja do niej miałam lecieć na US Open już i ona była w Cincinnati właśnie, chociaż może już wtedy była w Nowym Jorku. Tam trenowała przed US Open i ja do niej wtedy napisałam, mówię, Petra, włącz telewizor, oglądaj ten mecz, bo to jaka to jest dyscyplina taktyczna, no to każdą moim zdaniem, może nie każdą, ale większość zawodniczek, które już są w tej setce, może tak szybko w górę podciągnąć rankingowo, tylko dyscyplina taktyczna, żadnej zmiany tak naprawdę w technice, w niczym innym. No ale wiadomo, do tego też przychodzi mentalność, no bo trzeba do tego być przekonanym, że można wyjść na kort i robić, po prostu tak grać to, co trzeba grać z daną zawodniczką, a nie to, co mi najwygodniej. Z jednej strony właśnie, jak właśnie o tym mówisz, że tu jest dyscyplina, tak, ale musi być podparta odpowiednią świadomością, także ja jestem w stanie to zrealizować, to nie będzie dla mnie problem, pomimo tego, że to nie jest moja natura gry. I to może tak brzmieć, jakie to może być skomplikowane. Nie, ogólnie, tak jak zawsze przypominają mi się słowa Pawła Ostrowskiego, który mówi, że tenis to jest bardzo prosta gra. Czasami tak, czasami nie, ale rzeczywiście, no... niby prosta, ale z tyle czynników, to co powiedziałyśmy, że 2 dodać 2 nigdy nie jest 4. Jest tyle czynników, które mają wpływ... Na przykład dany dzień, powiedzmy, wychodzę zawodniczka, która ma bilans 6-0 z drugą. No i oczywiście pojawiają się tam spekulacje, że skoro ta ma bilans 6-0, no to na pewno jest faworytką, na pewno wygra, można w ogóle wpisać jej nazwisko w następną część tabelki, drabinki. No tak, ale jeżeli, no załóżmy na to, patrzymy na ostatnie wyniki, tak? Na wierzchnię i ogólnie na to, jak w danym roku sobie radziły. No i przychodzi jeszcze dyspozycja dnia. I nagle wygrywa ta dziewczyna, która zawsze przegrywała. O, sensacja i w ogóle jak to kobiecy tenis i w ogóle jak to się mogło zdarzyć. No sport, tak? No przecież ktoś może mieć bilans 6-0, ale na przykład od 3 miesięcy nie wygrał meczu. A ta osoba, która ma to 0, na przykład wygra 3 turnieje z rzędu. No jeżeli weźmiemy to pod uwagę, no to już nie jest sensacja. No ale to też trzeba zrozumieć, tak? Dokładnie. Wiele czynników się na to składa. A jeszcze na chwilę chciałabym wrócić do młodych zawodników. Ponieważ to, co ja zauważałam jeszcze jak grałam i trenowałam wtedy w Akademii w Holandii, gdzie mieli dużo młodych zawodników po prostu. I mieli jednych tak naprawdę najlepszych zawodników w całym kraju. Często byłam tam na tych turniejach, bo były gdzieś w okolicznych klubach, oglądałam ich i tak dalej. I trenerzy i rodzice dawali mega presję na wygrywanie w tym wieku. W młodym wieku, do 12, do 14, jeszcze do 16. Ja wtedy jeszcze grając, no nie wiedziałam do końca, nawet się nad tym nie zastanawiałam, co jest ważne w tym wieku, a co nie. Ale teraz jak tak patrzę na to z perspektywy, to wydaje mi się, że czasami ci trenerzy i ci rodzice dają po prostu za dużo presji na to, żeby w tym wieku wygrywać i nie patrzą na rozwój zawodnika. Dokładnie tak naprawdę. Dokładnie tak jest, bo u nas kiedyś było takie przekonanie, że Martina Hingis wygrała Australian Open, jak miała 16 lat, więc każdy, kto nie wygrywał szlema w wieku 16 lat, był już nikim. Był skreślony i w ogóle mógł już dawno rakietę na kołku odwieszać. I taka mentalność bardzo długo towarzyszyła w ogóle jakby w takim światowym tenisie, bo był taki czas, gdy te młode zawodniczki rzeczywiście wygrywały bardzo dużo. No ja na przykład w wieku 22 lat, kiedy osiągnęłam ten swój najwyższy ranking, między innymi za sprawą tego, że Agnieszka Radwańska zaczęła grać bardzo dobrze, ja popatrzyłam na nią, mówię, skoro ona może, no to my też. No i ja miałam ten najwyższy ranking, ale niedługo potem odniosłam najcięższą kontuzję w życiu, po której się już nigdy nie pozbierałam. I miałam 23 lata i myślałam, że już jest po mnie. Że już jestem tak stara, że w ogóle ja o samo. Czym ja myślę? O czym ja myślę? Jakiej grze w tenisa? Przecież ja już dawno powinnam iść na emeryturę. Tymczasem właśnie to jest to, że potem widzimy parę lat później Andrzejka Kerber w wieku 28 lat rozgrywa sezon życia, wygrywa
dwa wielkie szlemy w tym sezonie, srebro olimpijskie numer jeden na świecie w wieku 28 lat. No oczywiście ktoś się tam zdarza, a że ktoś w takim wieku miał tyle i tyle szlemów na końcu. Ja się zastanawiam, czy jest jakiś puchar wielkoszlemowy, gdzie pisze się wiek, którym się wygrało danego szlema? Czy jest jakaś data ważności, że jak ktoś wygra w wieku 16 lat, to jest bardziej ważny niż jak ktoś wygra w wieku 30 lat? No bo popatrzmy, Panetta, tak, też ponad miała 30 lat, Lina. I to jest właśnie ta dojrzałość. Niektórzy dojrzewają do takich wyników. Jeszcze mamy szansę, Asia. Nie, ja już chyba nie. Nie, to nie, nie, Serena Williams to powiedzmy jest tylko jedna. Natomiast, to rzeczywiście. Ty tak, jak najbardziej. Natomiast właśnie to jest też kwestia ogólnie przyjętej cierpliwości, której ja nie miałam, jeżeli chodzi, tak teraz patrzę, w trakcie kariery też ja chciałam, żeby wszystko szybko było, tak, tu, teraz. A o wadze cierpliwości, tak naprawdę wagę cierpliwości zrozumiałam czytając książki o himalaizmie, o polskich himalaistach, bo jakiś czas temu w ogóle bardzo zaczęłam się interesować tym tematem, więc jak czytasz o tym, ile oni czasu spędzają w bazie czy w danym obozie, żeby zaatakować górę. Te wyprawy, zwłaszcza kiedyś, tak, kiedy były złote czasy polskiego himalaizmu, kiedy one trwały po dwa miesiące, oni siedzieli w tych po prostu w bazach po dwa miesiące, ta temperatura niska, cały czas właściwie minusowa. To było non-stop ciągłe czekanie. I okazało się, że po tych dwóch miesiącach no, nie zdobywali tej góry, chociaż niektórzy, załóżmy, mówię tak ogólnie bardzo, byli już 50 metrów od wierzchołka i musieli zawrócić. Wow. I tak sobie myślę, skoro oni, w ogóle jak ja mogę teraz narzekać na coś, że coś długo trwa, jeżeli ja czytam o takich ludziach i oni wracają potem pod tę górę i jeszcze raz i będą próbować. Albo właśnie byli 50 metrów od wierzchołka, ale musieli zawrócić, bo to jest generalnie najtrudniejsza rzecz, zawrócić będąc 50 metrów od wierzchołka. I jednak decydują się jeszcze raz pchać ten kamień trochę jak Syzyf, no to skoro to tak oni uczą tej cierpliwości. I mi się wydaje, że trochę tak jest w ogóle w życiu, nie tylko w sporcie, ale w ogóle w życiu, że na pewne rzeczy trzeba po prostu długo czekać i parę razy próbować, aż się uda. I chyba nawet lepiej, moim zdaniem lepiej jest właśnie zwracać uwagę na rozwój zawodnika, tak, a nie na to, żeby wygrywał, no bo to wygrywanie w tym wieku, w młodym wieku, no to nie daje wiele, no. No bądźmy szczerzy, może dawać, jeżeli to będzie gdzieś do lat, nie wiem, no Tennis Europe, czy ITF, jeżeli może w pozyskiwaniu sponsorów i tak dalej, ale w większości wypadków wydaje mi się, że jeszcze w tych młodszych kategoriach do 12, do 14, no to jest... Czy to jest tak naprawdę potrzebne? No właśnie, bardzo niepotrzebne i my staramy się jakby zwracać na to uwagę i mamy szczęście, że jak na razie właśnie osoby, z którymi współpracujemy, przede wszystkim rodzice, oni to rozumieją. I niedawno w ogóle doszła do nas taka dziewczynka, która reprezentuje Polskę, aczkolwiek jej mama jest Chinką, tata jest Polakiem. Wychowała się, ma 10 lat, głównie się wychowywała za granicą i tam się uczyła tenisowego fachu i tam właśnie już rodzice, którzy nie mieli nic wspólnego ze sportem, z tenisem, właśnie zostali ukierunkowani właśnie w ten sposób, że ona musi się rozwijać. Na razie jest najważniejsze to, żeby ona się uczyła nowych zdolności, oczywiście tej rywalizacji tak trzeba, natomiast to, czy ona wygra teraz, powiedzmy, turniej, czy nie, to ma drugorzędne znaczenie. Ona w tym momencie musi zdobywać po kolei każdy etap umiejętności, no bo to też jest tak, że jeżeli liczymy na szybki sukces, no to gdzieś tam zaniedbujemy inne aspekty rozwoju, które potem wychodzą z tych starszych kategoriach. Czy ktoś nie umie slajsa zagrać, woleja zwłaszcza, no umówmy się, dziewczyny mają duży problem z wolejem. Ja sama wiem, widzę po sobie, że chciałabym grać lepiej tego woleja. Natomiast, no, zresztą to nawet czytałam jedną z publikacji, gdzie mówi się, że dziewczynki dużo szybciej zaczynają tę rywalizację zawodową, dużo szybciej przychodzą na kolejne etapy z pominięciem właśnie takich rzeczy jak nauka slajsa, woleja, skrótu. No bo w takim przekonaniu, że najważniejsza jest w tym momencie jest najważniejsza gra z głębi kortu, a woleja to się zrobi później.
No nie zrobi się później, czyli zrobi się, ale no nie tak, nie będzie takiego efektu. Tak. Mi się bardzo w Czechach to podoba, bo oni wszystko to, u nich właśnie jest taki, taki bardzo zrównoważony ten rozwój tenisowy. Nigdy się nie spotkałam właśnie Petrę Kwitową. Bał Wimbledony wygrany. Numer 2 na świecie. Ona normalnie przebijała się przez ITF-y, dziesiątki, 25. Tam nie było takiego parcia, że już musi koniecznie, nie wiadomo jak, dostać 14 dzikich kart do największych turniejów, jak najszybciej zbudować ranking. Krok po kroku wszystko jak należy. I tak ona wcześniej wygrała, bo chyba ona miała 22 lata, jak wygrała Wimbledon. Czyli relatywnie wcześnie. Tak, no dość szybko, tak. No. I właśnie to mi się wydaje, że jest bardzo ważne dla rodziców, żeby im to tłumaczyć, dlaczego tak naprawdę jest to ważne, żeby zwracać uwagę na rozwój, a nie na wyniki. No bo to parcie jest ogromne. Ja pamiętam jeszcze, jak ja grałam, to też było. Tylko zwracaliśmy uwagę na te osoby, które wygrywały wtedy, a nie na te, które no po prostu dojrzewały w trochę innym tempie. No spójrzmy chociażby na Kasię Kawę, tak? Z mojego rocznika jeszcze. Właśnie ten twój rocznik to jest niesamowite, ty miałaś takie szczęście, miałaś bardzo mocny rocznik. No, jesteś rocznik był ty, super. Kaśka Kawa, przecież Paula Kania, no i Magda Linet. Kogoś ładnie pominęłam? Nie. Z tych takich, mówię, tak, no topowych. Cztery bardzo mocne dziewczyny. Ja u siebie w swoim roczniku nigdy w życiu nie przegrałam meczu. Z dziewczyną urodzoną w 1984 roku nigdy w życiu nie przegrałam meczu. Owszem, raz przegrałam z Martą Nowosaską Młodszą, raz z Anią Korzeniak, natomiast w moim roczniku nigdy nie przegrałam meczu. I teraz też widzę taka tendencja jest, że są na przykład rocznik 2008 u dziewczyn, znaczy u chłopców bardziej, jest tak równy, tam jest powiedzmy 5 czy 6 chłopców, na razie do lat 12, tak? Bo ja jestem przyzwyczajona, że jeżeli tam powiedzmy było do lat 12, do 14, to był jeden, maks dwóch gości, którzy lali wszystkich i gdzieś to tam potem się wyrównywało. A tu jest tak, że do lat 12, czyli rocznik 2008 jest taki, że 6 czy 7 gości, każdy z każdym może wygrać. I to jest fajne. Tak jak się napędza. Tak, bo poziom jest wyższy. Dokładnie tak. I to mi się bardzo podoba. A kiedyś jeszcze było tak, że jak ktoś z kimś, kto był postrzegany jako najlepszy i przegrał ze swoim rówieśnikiem, to się skończył. Ja mówię, jeju, no przecież to było tak złe. Albo jeszcze jedna rzecz. Jaki był problem kiedyś umówić się z kimś na sparing albo nie daj Boże rozegrać tiebreaka na koniec treningu. Bo jeżeli się przegra tego tiebreaka, to wszyscy potem będą wiedzieć. Najważniejsze było to, żeby nie zagrać na punkty, żeby unikać rywalizacji, bo potem będą szeptać plotki. I to jest duży problem. Wiem, że... Czy tak ciągle jest? Właśnie nie chcę, jakby... Nie mam jakby aktualnych wiadomości, ale jakiś czas temu, jak częściej bywałam w Warszawie i trenowałam, tak konsultowałam taką dziewczynkę, wiem, że miała problem, żeby się umówić z kimś na trening. Tata nawet mówi, że żadnych kosztów, że on płaci za kort. W Warszawie, gdzie tych dzieci grających w tenisa jest mnóstwo. Był bardzo duży problem, żeby się umówić na trening, żeby ewentualnie uniknąć konfrontacji, nie wiem, gry na punkty, już nie daj Boże przegrać. Natomiast my od początku, jak stworzyliśmy taką grupkę zawodników u nas, to mówiliśmy tak, że oni muszą, że jakby zależy nam na tym, żeby dzieci ze sobą trenowały i grały. Bo jeżeli jeden będzie lepszy, to ten drugi automatycznie będzie chciał być jeszcze lepszy. I nawzajem się wszyscy będą ciągnąć do góry i ten aspekt rywalizacji, ta gra na punkty będzie sprawiać, że po prostu będą lepsi. I nie będą się przede wszystkim bać rozgrywać meczów, tak? Że jednak wiadomo, że sparring i mecz to zupełnie są inne rzeczy, natomiast... Ale to jest najbliższe do meczu. Tak, więc właściwie bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, kiedy na koniec treningu u nas nie zostanie rozegrany chociażby jeden tiebreak. I pamiętam właśnie taką rzecz, jak trenowałam z Agnieszką i Zulą, to tam było tyle gry na punkty, ale tyle gry na punkty, że naprawdę to już tata Radwański to już naprawdę wymyślał takie rzeczy, że ja się trudno wdrażałam w to, bo na przykład była tak zwana koperta, którą się grało na punkty. Jak można grać kopertę na punkty? Okazuje się, że można.
Tak, no, ale to jest też ważne, bo jak jest ta gra na punkty, no to zupełnie inaczej ty postrzegasz to ćwiczenie. Wiesz, grasz kopertę, sobie grasz. Nagle jak są punkty, to jest takie, okej, punkty są, skoncentruj się teraz, teraz grasz o coś, tak? I my na przykład, jak ja trenuję z Alizę, ona w ogóle, ona jest miłościczką gry na punkty. Ona tylko, ona chce non-stop rywalizować we wszystkim, co robi. I ja widzę, że w momencie, gdy my gramy jakieś ćwiczenie, na przykład, gdzie celem jest technika, no to ona po prostu się nudzi tak szybko, że ja nie jestem w stanie takiego ćwiczenia zrobić. I ja teraz, jak na przykład robiłyśmy serve plus one, tak? Serwis i piłka po serwisie pierwsza. No to no podstawowe ćwiczenie, tak? No chyba najważniejsza rzecz, jaka jest w tenisie. Pierwsza piłka po serwisie, jak ją zagrać. Jak my to robiłyśmy po prostu tylko serwis i pierwsza piłka, ona po pięciu, ja już widzę, że ona no mentalnie mi obumiera po prostu i zero fanu, i spada koncentracja, tak? Wszystko po prostu leci w dół. Ona to robi i to robi dobrze, ona nie zepsuje jednej. Super, ale ja potrzebuję po prostu mieć z tego 100%, tak samo z niej. I po kilku rozmowach właśnie o tym zapytałam się jej, okej, jak możemy to zrobić? Jak możemy się skoncentrować właśnie na tym ćwiczeniu, serwis i pierwsza piłka po, żebyś ty była w to zaangażowana w 100%, a ona po prostu rozegrać punkt po tym. A ja, okej, ale będziemy liczyć punkt tylko, w sensie liczyłyśmy punkty nie kto wygrał cały punkt, tylko jak ten serwis i ta pierwsza piłka była rozegrana. Jak ona była rozegrana tak, jak sobie ustaliłyśmy, to ona dostawała punkt, jak nie, to nie. I w tym momencie ona po prostu jak zupełnie inna zawodniczka. I to odtwarzasz też warunki meczowe w jakiś dokładnie stopniu wtedy, nie? I, tak. Zwłaszcza, ale ona już jest tak doświadczona. Tak, ale tak jak mówię, ona uwielbia, po prostu uwielbia punkty. To jest każde, jak czasami chce zagrać, nie wiem, nawet krosy ze zmianą linii, no to ona od razu chce punkty. Ona mówi, gramy punkty i go zgrywamy. Ja mówię, no dobra, no jak jeżeli tylko tak jesteś w stanie to zrobić i się zaangażować na 100%, to tak gramy, bo ona nie jest w stanie w ogóle to zrobić inaczej. Co na początku ja w ogóle widziałam to jako tak, nie podobało mi się to do końca, bo mówię, kurczę, tu jest ciągle rywalizacja, tu jest ciągle takie parcie do czegoś, ale ja teraz widzę, że to jest jedyny sposób, w jaki ona jest nakręcona na to, żeby grać. I ona uwielbia grać punkty, uwielbia grać turnieje i naprawdę ją to nie męczy, wprost przeciwnie. Ją to, u niej jest odwrotnie. Na przykład z Petrą w ogóle tak nie było. O. Ona, jasne, grałyśmy punkty i tak dalej, codziennie tak naprawdę na treningu, no oprócz przygotowania do sezonu, ale ona nie miała w ogóle takiego parcia na to. Z nią można było normalnie zrobić ćwiczenia bez rozgrywania, bez niczego, więc dla mnie to było zupełna abstrakcja. To było po prostu przejście z osoby, która nie zwraca na to uwagę tak bardzo i tego nie potrzebuje, do osoby, która potrzebuje to cały czas, bo tylko w ten sposób ona czuje, że żyje. No mogę tak powiedzieć, że żyje na korcie. Niesamowite, prawda? Jak są różne osoby i jakich rzeczy jakby, jak trener musi się umieć zaadaptować do pracy z innym zawodnikiem. Właśnie to są też problemy niektórych moim zdaniem trenerów, że to oni wymuszają od zawodnika adaptację do jego stylu, a nie na odwrót. Więc bardzo fajny przykład teraz podałaś. Tak, nie, no to... A jeszcze u dzieci, jak rzucisz na przykład hasło, że gracie, nie wiem, o Kinder Bueno. O, to już jest w ogóle warka. Wiadomo, że słodycze, tak, należy ograniczać oczywiście. No, jak mi rzucisz takie hasło, trzeba, to słuchaj, będę trzeba, biegać jak... No, trzeba tak, tak. I to jest niesamowite, bo niby się może wydawać, tam Kinder Bueno, no przecież każdy ma kieszonkowe, może sobie kupić. Nie, to jest coś specjalnego. Tak, i są też takie, mamy taką grupkę, no tam powiedzmy jest maksymalnie 10 osób, oni są na różnym poziomie, natomiast są też takie, już są takie rywalizacje między nimi, ktoś tam sobie ubzdura, że z tą nie może przegrać, ten sobie ubzdura, że z tym nie może przegrać i oni się dobrze, bardzo dobrze się dogadują poza kortem, ale w momencie, kiedy wchodzą na ten kort, kiedy jest tam hasło tiebreak, czy nawet tak zwana gra w Quertena, bo teraz to już uwielbiam. Tak. Ja to z Alizę gram cały czas, słuchaj. Tak? Tak, no my tak woleja ćwiczymy. Tak no dobra. Tak, bo to jest, to jest doskonałe. No bo co z tego, że zagrasz, że staniesz powiedzmy, czy zagrasz po pierwsze z koszyka, albo stanie ci ktoś na końcowej linii, ty będziesz grał w woleja, możesz tak sobie odbijać, prawda, cały czas. Ale w momencie, kiedy ty masz zagrać woleja na punkty, już trochę się zmienia perspektywa, tak? Tak samo, no... Załóżmy na to, ktoś na treningu trafi 8 na 10 wolejów, a potem na meczu, zwłaszcza w tej kategorii dla 12, trafia 2. Tak. No bo to nie jest, bo jakby
struktura treningu w ogóle nie odzwierciedla tego, co się, tej presji, co jest na meczu. Więc on jak sobie bez żadnej presji zagra wolę, to zagra wolę. A nagle się okazuje, że już sobie fajnie ktoś rozgoni akcję i trzeba zagrać wolejem i jest... Tak, i też w zupełnie innej sytuacji, wiesz, dojścia do siatki, tak. W ogóle drugi zawodnik gdzieś tam w jakimś miejscu na korcie i teraz gdzie się ustawić, co zrobić, no to to jest zupełnie inaczej, ale w ogóle gra w Quartena, ja grałam i z Petrą i z Alizę w to razem i po prostu to jak i Petry i Alizę woleje się poprawiły, to jest dla mnie wow, po prostu to jest dla mnie ćwiczenie, to jest chyba moje ulubione ćwiczenie na woleja, jakie może być, dlatego że one się stały tak reaktywne na siatce po tym, po prostu tak szybko reagowały. Potem tylko połączyłyśmy to tak chciałabym naprawdę... Chciałabym to zobaczyć, jak wygląda gra w Quartena w wykonaniu właśnie takich profesjonalnych zawodniczek. Słuchaj, wiesz co, ja z Alizę pierwszy raz to grałam w zeszłym roku i wygrałam 7-6 i ja właśnie jej powiedziałam, że ja nigdy w tą grę nie przegrywam. I grałyśmy w Indian Wells po tym, jak odwołali ten turniej i ja chyba miałam 5-2. I ja już, wiesz, taki luzik, że no jasne, ja nigdy nie przegrywam, spoko. I ja przegrałam 7-6. Yeah. Zabolało. Kontrola emocji. W tym momencie to była, ale naprawdę Alizę tak się na mnie spojrzała takim, wiesz, półśmieszkiem i tak, no i co, nigdy nie przegrywasz, co? A ja tak, idź pozbierać piłki, odetchnij głęboko 3 razy, odstaw rakietę, żeby cię nie kusiło i spokojnie. I wróciłam i mówię, wiesz co, Alizę, jest okej. Okay. Nie jest źle, ale ciągle mnie tam, wiesz, ciągle próbowała się, no, że co, nigdy nie przegrywasz, co, ale jeszcze się odegram na pewno, więc to nie ma, no, na pewno się odegram, więc może nie, nigdy nie przegrywam, ale bardzo rzadko przegrywam, także jeżeli ktoś chce mnie wziąć i ze mną zagrać, może ty. No, ja spróbuję, na pewno. To super. Jak wtedy się umówimy, to na pewno spróbuję, bo sparing, jestem ciekawa, jak mój wolej wygląda teraz, no bo jak jesteś, grasz, no to są sytuacje, gdzie jest ćwiczenie, kiedy ty grasz wolejem, tak, że grasz dużo woleja i ciekawa jestem, jak to by teraz wyglądało, bo mówię, na punkty to ostatni raz grałam 2 lata temu prawie. No, to dobrze. Powiedziałaś jeszcze, że w momencie, jak Agnieszka zaczęła grać lepiej, to ty też uwierzyłaś, tak, że możesz. Jaki ma wpływ to, że właśnie dziewczyny z tego samego kraju zaczynają grać lepiej, na wiarę we własne siły, w to, że można coś zrobić? U ciebie miało to duży wpływ. Bardzo, tak? Duży wpływ, dlatego że ja, mówię, dorastałam w takim przekonaniu, że w ogóle to, co osiągnęła Agnieszka, to jest absolutnie nie do zrobienia. Nie ma szans. Z Polski? Wybij to sobie z głowy, dziewczyno. Dostawałam dziką kartę do turnieju WTA i słyszałam, no, żebyś się tylko dobrze zaprezentowała, no, żebyś rowera nie dostała. To nie było tak, słuchaj, ta dziewczyna jest do ogrania, ta jest do ogrania, jak zagrasz swoje, będzie dobrze. Ona, tam powiedzmy, losowało się wtedy dziewczyny z rankingami, nie wiem, 250-350. To nie było jakieś halo, no, ale jakby nam wmawiano, że to jest nie wiadomo co, że to jest w ogóle kosmos, którego się nie da dosięgnąć. Natomiast ja nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, jak Agnieszka miała zagrać JNS Cup, swój pierwszy. Ten, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Jeszcze się świętej pamięci dziadek pyta się nas, no to gdzie będę mógł oglądać ten turniej, gdzie oni będą to go transmitować? No mówimy, no Eurosport, no ale Eurosport to dopiero od ćwierćfinałów transmituje. No, takie, no, to normalne, że Agnieszka w pierwszym starcie w turnieju WTA, wtedy pula nagród $700,000, gdzie przyjeżdża Venus Williams, Kim Clijsters, z Justin Henin, że ona dojdzie do ćwierćfinału. To było takie, przecież co to jest? I ona rzeczywiście wtedy, ona wygrała w pierwszej rundzie z Myskiną, która 2 lata wcześniej wygrywa Roland Garros, drugiej po prostu zmiata z Koukalową, a w ćwierćfinale o mało nie wygrywa z Diemenciewą. Bo to było normalne. Oni to po prostu odczarowali. A nam się cały czas wmawiano, że nie, to w ogóle nie, to inny świat. To ciesz się, że tam w ogóle jesteś tam powiedzmy 400 czy tam 500 i to jest już dobrze. Ja pamiętam, to był tak, w Polsce był taki czas, kiedy ja byłam w piątej setce chyba 428 i byłam najwyżej sklasyfikowaną Polką. No, były takie czasy. A teraz, no, poprzeczkę Agnieszka zawiesiła bardzo wysoko, ale też pokazała właśnie, że się da. Bo jak ona jakby, ja sobie myślałam, no przecież ona tak, trenujemy właściwie dużo ze sobą, jeżeli jesteśmy w Krakowie, to każdą
właściwie za każdym razem trenowałyśmy. I ja widziałam, że to nie są żadne fajerwerki. Że wiadomo, że tutaj nie ma jakiejś świty, wiadomo, która robi taką atmosferę, otoczkę, że nie wiadomo, kto to jest. Tak jak na przykład w przypadku było Szarapowej. Ale po prostu to wszystko jest bardzo normalne. I tak sobie myślałam, po drugiej stronie gra dziewczyna, a nie ranking, to po pierwsze. Dzień może mieć gorszy dzień, a ja na przykład będę grała najlepiej na świecie. No nie mogę rozstrzygać, ile ja meczów w szatni przegrałam. Jezus, naprawdę. Dokładnie. Ale ile ja meczów w szatni przegrałam. To jest po prostu... I nigdy właśnie nie zapomnę tego, jak moja córka grała pierwszy w życiu turniej wojewódzki, nie miała nawet 9 lat wtedy i wylosowała trzecią rozstawioną. Ja mało trzecia rozstawiona. I mówię, no ale ona ma prawie 12 lat, jest 50, jest trzecia rozstawiona, no to myśli, że gra jakoś, nie wiem, kosmicznie dobrze. No nie. Ja mówię, no to słuchaj, no to nie jest żaden kosmos, po prostu wyjdź i graj, tak? Przecież możesz, spokojnie możesz z nią wygrać. Przegra chyba z 3 piłek meczowych wtedy ten mecz. Dziewczyna jeszcze 2 głowy wyższa, ale pamiętam, że znowu koleżanka, która z nami wtedy trenowała, ona trafiła na drugą rozstawioną. Nie, no druga rozstawiona, to w ogóle nie ma szans, że mnie wygra z drugą rozstawioną. Nie, ale tak było kiedyś, naprawdę, ja to pamiętam tak samo. A ale teraz... czy to się zmienia? Czy w ogóle jak, bo... Tak, bo to jest niesamowite, ale wiesz co, to samo jest na turze. Tak? Patrzą na ranking, bardzo patrzą na ranking. Tak. Mi się wydawało, że teraz właśnie, zwłaszcza na szlemach, kiedy coraz częściej tak jest, że rozstawienie tak naprawdę nie gra. Naprawdę wydaje mi się, że zależy kto, ale dużo tych dziewczyn, szczególnie wydaje mi się, że spoza 50, ma taką mentalność, że aha, no dobra, jak jestem poza 50, to prawdopodobnie więcej meczy w roku przegram niż wygram. No bo takie są bilanse, tylko po prostu wiesz, tam są o wiele większe punkty, więc te dziewczyny w tej setce jakoś zostają. Znaczy nie jakoś, no dlatego, że po prostu te punkty są o wiele większe. I one po prostu myślą, że w momencie, jeżeli ktoś jest mega wysoko, no to okej, z jednej strony to jest jakiś kop, żeby się pokazać, że może się uda wygrać, ale z drugiej strony ja też to często widzę, że to jest taka rezygnacja już przed, a ja mówię, kurczę, chwila, moment. Czy my tutaj jesteśmy po to, żeby się rozwijać i żeby wzrastać, czy po to, żeby wygrywać z tymi, z którymi powinniśmy wygrywać, a przegrywać z tymi, z którymi powinniśmy przegrywać? No kurczę, no o co właśnie, w tym chodzi? Tak. To jest takie, a jak przegram, kiedyś użyłam przy mojej córce takiego stwierdzenia, że nie możesz pozwolić sobie na to, żeby przegrać w tym kontekście, żeby się nie usprawiedliwiać przed meczem. A, że gram z kimś lepszym, to jak przegram, to się nic nie stanie. Ona to oczywiście zinterpretowała na swój sposób i potem wykrzyczała na korcie, a przegrała wtedy do zera. Mamo, powiedziałaś mi, że nie wolno mi przegrać. I ja mówię, no tak, muszę lepiej dobierać słowa zdecydowanie. Właśnie czasami jest tak, że losowało się kogoś i tak, a jak z nią przegram, to nikt nie będzie miał do mnie pretensji. I już się wychodziło na kort w takim jakby z takim przekonaniem, a że to już przegra, tak, że już przegrałam. A czasami było tak, że losowałam kogoś na przykład, z którym absolutnie nie wyobrażam sobie, że mogę przegrać. Nie było opcji, żebym z nią przegrała. I 9/10 takich meczów wygrywałam. Po prostu, czy kiedyś był turniej pod Opolem w Zawadzie, jeden z moich ulubionych. Tak bardzo mi zależało na dobrym wyniku tam. Tak strasznie chciałam dobry wynik. Na tym dywanie, tak. Szybkim, ja tam chyba meczu w życiu nie wygrałam. No, a ja byłam 2 razy, raz w półfinale, raz w finale, czy 2 razy, no, już nie pamiętam. I właśnie, wiemy czemu. Tak, no i ten rok, pamiętam, w pierwszej rundzie wygrałam chyba z Anią Korzeniak, a w drugiej miałam grać ze Sandrą Kleinową, z którą już w tym roku wcześniej przegrałam chyba w 2 setach. I która miała bardzo niewygodny tenis, bardzo niewygodny, taka technika, no mało czeska, bardzo. Przy czym była strasznie wybuchowa. Straszne awantury na korcie robiła. Ja mówię, no nie mogę przegrać w drugiej rundzie. Ona była pierwsza z nami, nie mogę przegrać w drugiej rundzie. I pamiętam, taka sytuacja była, 3 set chyba po 3 i ona coś tam powiedziała i dostała ostrzeżenie od sędziego, ponieważ sędzia zakwalifikował to jako przekleństwo. A ja, że znam język czeski, to powiedziałam i ona zaczęła się awanturować. Ja sobie myślę, jak ona się tam będzie awanturować, to ja się wybiję z rytmu, to będzie strasznie długo trwało. Poza tym
Mówię, no nie przekleła. No i podchodzę do niego, mówię, pan zał, ale ona nie przekleła. Nie powiedziała nic złego. A, no to tak, a to w takim razie, przepraszam, co cofam ostrzeżenie. Ona tak wryta stanęła, podziękowała mi. I on to wybiło z rytmu. No bo kto by się spodziewał, tak? A rzeczywiście, jakby to nie... Może z jednej strony to było moje wyrachowanie, ale z drugiej strony no była uczciwa sytuacja, no bo faktycznie ona nie zasłużyła na to tak. ostrzeżenie, bo nie przekleła wtedy. No ona mówi, ona była wyuchowa, ale no nie kleła, nie rzucała mięchem. Ja wtedy z nią wygrałam, właśnie doszłam do finału. No i to jest właśnie to, taka mówię, siła tego, że jednak dużo przed meczem można zyskać, a można też stracić. Bardzo dużo. No. Dużo rzeczy w głowie siedzi. Tak. No, jak temu zapobiec? Oj, no, to zależy, czy, prawda, czy się jeździ z kimś, czy się jeździ samemu, kto jest z boku. Ale w ogóle od czego to się zaczyna? Bo wiesz, bo takie coś, to się skądś bierze. Nie wydaje mi się, znaczy, nie wiem. Charakter, ale mi się chyba też. Ale jeżeli to jest też takie uniwersalne, że naprawdę, przynajmniej jeżeli chodzi o kobiety, tak często się to zdarza. Wiesz, ja ci mówię, ja to widzę na turze. I to z wieloma zawodniczkami tak naprawdę. Może tak być. No przecież wiemy, tak? Ostatnio przeczytałam takie stwierdzenie i chyba się z niej zgodzę, że tak, jest tenis zawodowy, jest tenis amatorski i jest tenis kobiet. Szczerze, że to jest naprawdę bardzo dobre. Bo jak sobie na przykład porównuję facetom grających i powiedzmy ich tak zwane problemy, a problemy, jakie czasem potrafią stworzyć baby, to się za głowę można złapać. Naprawdę. I to jest tak. Takie, no... Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe pole do... Dla badaczy? Tak. Może tak twoje. Może kiedyś zobaczę, jak się zdecyduję. Tak, może się gdzieś, bo to jest naprawdę niesamowite. Tam, nie wiem, czy u mężczyzn się zdarzają takie sytuacje, ale kiedy się umówiłam z taką zawodniczką, nie będę tutaj nazwiska wspominać, na rozgrzewkę przed meczem. No i nie wiem, czy tak dalej jest, ale kiedyś było tak, że jak się rozgrywało serwis, to się mówiło, dobra, teraz serwuję do środka, a za chwilę na zewnątrz. Nie wiem, czy tak dalej się mówi. Tak, no jasne, żeby sobie no można... i oczywiście ona, ta zawodniczka zawsze była taka, mi się wydawało, taka troszkę taka arogancka. No i mi tam zeszło, tak? Nie zaserwowałam dokładnie na zewnątrz, tylko powiedzmy w środek kara. I tak na cały kort. To w końcu serwujesz na forehand czy na backhand? Oj, oj. Ja po prostu tak struchlałam wtedy. I myślę sobie, czy u facetów byłoby coś takiego? Jeżeli już ktoś by zwrócił uwagę, to bardziej ty, ale miałeś na backhand serwować, a serwujesz mi na forehand. I ale tak, w ogóle wiesz, jak faceci, jak oni rozgrzewają się, to w większości wypadków oni serwują i ten, co ma returnować, on łapie piłki. Oni nawet nie returnują, jak się rozgrzewają. Naprawdę? Naprawdę. Jak ja widzę, jak ja chodzę czasem po kortach i ja to, wiesz, na szlemach czy coś, widzę te rozgrzewki, to oni naprawdę, nie, oni nawet nie returnują. Im to, wiesz. A na przykład jest ich czwórka wtedy na korcie, czy dwójka? Bo to też jakby jest kwestia no, tego, że jakby znaczy, zeszło z returnu. Wydaje mi się, że po prostu oni tak na to patrzą. A. Nie wiem, to jest o wiele większy luz. Ale jest tak to... Znaczy, tam, nie o wiele większy, tam jest luz. Jest luz, tam przed meczem... coraz częściej jest to u dziewczyn na pewno, że przed meczem widać, że oni sobie gadają, tak? Mówiąc brzydko, robią sobie jaja, a dziewczyny, pomimo tego, że się czasem nawet dobrze trzymają, to za moich czasów tak było, że zbliżało tam było pół godziny do meczu? Nie ma. Tej drugiej nie ma w ogóle. Nie egzystuje. Nie ma. I chociażby naprawdę były dobrymi koleżankami, to po prostu... Tak, no jakoś naprawdę inna mentalność. Ale nie wiem, czy można to tak na to patrzeć, że to jest złe. Po prostu to jest inne, mi się wydaje. I do tego trzeba znaleźć sposób, żeby do tego podejść. No. A ja myślę, że też jest tak środowisko trochę nastawiało. No było zwłaszcza Szarapowa tak była nastawiona przeciwko innym dziewczynom, że ona zawsze była sama. Zawsze z ojcem i jakby nie mogła się zadawać z resztą tych... Ale też jak patrzysz na te dziewczyny, to naprawdę stopu, tak? Jak patrzymy na Szarapową czy Muguruzę, no Pliszkowa ma o wiele więcej luzu, ale to też jest taki charakter. Mhm. One zawsze były trochę odosobnione, ale wydaje mi się też, jak ja na to tak patrzę, bo wiele ludzi na to patrzy i widzi w tym coś złego. Tak jakby to były gwiazdy, chodzą i wiesz, z nikim nie chcą w ogóle rozmawiać. Ja na to patrzę trochę w inny sposób. W taki, że te dziewczyny są tak
no wszyscy po prostu chcą coś od nich co chwilę. Mhm. Więc to jest, wydaje mi się, też taki sposób, one się tak specjalnie, mi się wydaje, troszeczkę odizolowywują od świata zewnętrznego, żeby sprawiać takie wrażenie, żeby właśnie nie wszyscy czuli, jakby mogli do nich podejść i co rzeczywiście, coś... no, to co mówisz, to może właśnie to tłumaczyć, że rzeczywiście, no, jeżeli cały czas wzbudzają jakąś atencję, ktoś chce podchodzić, no to chyba nawet najmilsza osoba na świecie w pewnym momencie by tego nie wytrzymała. No, no dokładnie, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo my tak na to patrzymy z naszej perspektywy, tak. Ale jeżeli byśmy byli właśnie w takiej pozycji, no jak one, czy jak Roger, no wiadomo, nie, no to nie wiem, czy kogokolwiek można porównywać do tego człowieka, ale on też, no chodzi, jest odizolowany przez tych wszystkich ludzi, których ma wokół siebie, tak? Przez ten cały swój team. I no też na pewno inaczej na to reaguje, bo jest mężczyzną, no tak jak już powiedziałyśmy. Ale jeżeli chodzi o kobiety, no to właśnie bardzo często te dziewczyny, które mają duży team dookoła siebie, one się spotykają z takim niesmakiem od innych zawodniczek przez to właśnie, że się wydają takie no wyższe od innych. A mi się właśnie wydaje, kurczę, mi się wydaje, że one się właśnie bronią przed tym, żeby nie były tak napadane. Jest to, myślę, że bardzo możliwe i bardzo sensowne, że tak powiem, rozwiązanie. Ale też, żeby tak nie być krytyczny, bardzo mi się podoba to, jak nasze zawodniczki się trzymają ze sobą. Chyba tylko niektóre Czeszki tak doskonale się trzymają ze sobą. Przede wszystkim to było fajne na przykład na weselu Agnieszki i Dawida. Większość gości to są ludzie, którzy się znają z kortu, którzy ze sobą kiedyś rywalizowali naprawdę mocno na korcie, mam na myśli, a teraz spotykają się i po prostu świetnie się ze sobą bawią. Przecież te słynne kolacje na turnieju, jak cała polska ekipa wychodziła, to, że właśnie Agnieszka się trzyma z Karoliną, z Woźniacką czy z Andrzejką Kerber, no tam jest polska krew, wiadomo. Ktoś by mógł pomyśleć, Marta Domachowska i Agnieszka Radwańska, no rywalizacja o miano pierwszej rakiety w Polsce, a one się przecież przyjaźnią. I to jest jasne. Bardzo fajne. I oprócz chyba Czech, nie wiem, nie wydaje mi się, że w innych krajach też tak się, może Rumunki jeszcze niektóre. Natomiast bardzo mi się to podoba, jak rzeczywiście są takie grupki dziewczyn, które gdzieś tam się spotykają właśnie na kolacjach. Inna sprawa jest taka, że naszych dziewczyn jest dużo mniej niż na przykład Francuzek, nie mówiąc o Amerykankach, że wiadomo, że siłą rzeczy one się tam wszystkie nie będą cały czas trzymać, spotykać. Są jakieś tam antypatie też. Ale myślę, że na przykład jednak teraz jest dużo więcej takich serdecznych relacji niż kiedyś. Wystarczy popatrzeć, jak dziewczyny sobie dziękują za mecze teraz. Już coraz rzadziej się spotyka takie po prostu zwykłe podanie ręki i na ran, cześć. Kiedyś to było zupełnie normalne, że było podanie ręki i koniec. A teraz coraz częściej są takie serdeczne podziękowania. I to nie tylko między zawodniczkami, które się przyjaźnią poza kortem. Więc to mi się podoba. Tak, myślę, że fajnie. Ta świadomość jest trochę inna po prostu i też dziewczyny no, widzą, że jest coś innego, że coś innego poza tenisem istnieje i to jest normalne życie i to jest, wydaje mi się, mega ważne, no bo wiadomo, tenis się kiedyś kończy, mecze się kończą, treningi się kończą i wracamy do normalnego życia. Pamiętam, że mi to zajęło trochę czasu, zanim właśnie przywykłam do tego, że jest poniedziałek, że jest wtorek, że jest środa. Kiedyś to nie miało znaczenia tak naprawdę, jaki jest dzień tygodnia. Ale teraz z kolei, pomimo tego, że zawsze jestem przy tenisie, na ten czas, kiedy byłam zawodniczką, patrzę jako zupełnie, kompletnie inny część życia. Tak jakby odciąć w pewnym momencie, wcisnąć takie... jak się montuje, takie odcięcie. I teraz już jest zupełnie inne życie. Jak zdarzy mi się czasami... skłamałam, na punkty gram z moim 8-letnim synem. No to wiadomo. I właśnie staję sobie czasem do tego serwisu i tak podrzucam tę piłkę i czasami mam takie przebłyski, jak to było kiedyś. Kiedy to było całe życie właśnie. Kiedy największą właśnie tragedią w życiu było to, że można przegrać mecz albo tiebreaka z kimś na treningu. Nie?
Ojej. No nie? Jakie... Ale w ogóle teraz, właśnie, co jest łatwiejsze, bycie zawodniczką czy trenerką? Bycie trenerką. Tak? Mi się wydaje właśnie, że jak patrzę, jak teraz, ile jakby są sprawy organizacyjne, czy też już powiedzmy już takie naprawdę na poziomie powiedzmy związkowym, to jak się jest zawodnikiem i nie musi się o tym wszystkim wiedzieć i się wszystkim zajmować, jedynym twoim zadaniem jest trenowanie i granie. Tak, tylko naprawdę. Wiesz, jak ja grałam, to ja podróżowałam sama bardzo dużo, więc ja wszystko organizowałam, więc dla mnie teraz to jest, wiesz, z Petrą też jak pracowałyśmy, to ja organizowałam podróże, hotele i tak dalej. Teraz Alizę robi to jej menadżer, więc ja tego w ogóle nie robię. Ja czasem, ja mu powiedziałam, bo jak przyjechaliśmy do Australii, ją coś chyba musiałam zrobić dla hotelu w Melbourne. Nie wiem, czy musiałam zmienić, czy coś, bo on był w Europie. Ja tutaj, to było mi łatwiej. Nie, się zapytał, czy mogę to zrobić. Ja mówię, że z przyjemnością. Mówię, kurczę, mi się tu nudzi, słuchaj. No ja tak. Nie mam nic do roboty. A on się ze mnie śmiał i mówił, że w takim razie będę ci dawać trochę więcej zadania. Mówię, dawaj mi co chcesz, nie ma problemu. Ja jestem do tego przyzwyczajona, więc... Ale wydaje mi się, że bycie trenerką jest łatwiejsze dla mnie z tego względu, że to naprawdę trzeba dużo... takiego zapału i parcia do tego, żeby codziennie wychodzić i trenować, pracować tak ciężko fizycznie moim zdaniem. Jak ja czasem patrzę na Alizę i myślę sobie, wow, no ta dziewczyna tak naprawdę, ona od 15 lat jest na turze. Tak, ona była bardzo młoda, jak tak, zaczęła. No. I ona codziennie wchodzi i robi te same rzeczy od 15 lat. I mówię, ja wiem jak to jest. Czasami ci się po prostu nie chce. Czasami jesteś zmęczona, czasami się nie wyspałaś, czasami się pokłóciłaś z chłopakiem, no, z rodzicami, no cokolwiek. I po prostu wchodzisz i ty wiesz, że musisz znowu to zrobić na takim naprawdę maksymalnym poziomie. No bo tutaj każdy, wiesz, że każda inna osoba też trenuje i też codziennie robi to samo. I naprawdę musisz się utrzymywać cały czas na tym poziomie, no to ja naprawdę na nią patrzę, jak ona przychodzi, wiesz, przed treningiem, przed jakimkolwiek treningiem rozgrzewka tak naprawdę trwa godzinę już takich zawodniczek, tak? To jest rozgrzewka do treningu, gdzie i dla nich to jest normalne. One w ogóle tego nie widzą, że to jest jakieś coś niesamowitego. I czasami mamy sparing partnerów, z którymi gramy i czasami mamy dwóch chłopaków po drugiej stronie i Alizę jako jedna po prostu ze swojej strony i ona z nimi odbija. I ci chłopcy na przykład psują, tak? Nie, że jakoś dużo, ale no co jakiś czas zepsują piłkę. I Alizę się do mnie obraca i mówi, ale oni dużo psują, co? A ja mówię, nie, Alizę, mówię, oni nie psują dużo, ty naprawdę nie psujesz nic. Mówię, ty masz taką dyscyplinę, ty po prostu jesteś tak skoncentrowana na tym treningu i masz tak to wyrobione, że ty nie psujesz. A oni też naprawdę niewiele psują. A ona mówi, no tak, ale przecież to jest tylko gra przez środek. Ja mówię, dla ciebie to jest tylko gra przez środek. Ale mówię, dla ciebie to jest gra przez środek, dlatego tylko gra przez środek, dlatego że ty jesteś na tym poziomie, który jesteś. Mówi, jeżeli byś była dziewczyną, która jest 300, no to to by było naprawdę zadanie nie takie łatwe i nie takie oczywiste dla ciebie, jakim jest teraz. A ona tak, wiesz, patrzy na mnie z takim, że jak to? Że przecież to jest najprostsza rzecz, jaką można zrobić. Ja mówię, tak, ale ty sobie to tak wypracowałaś, że dla ciebie to jest najprostsza rzecz. I tak to wygląda. I też, wiesz, to jest też właśnie, jeżeli chodzi o to, jak te dziewczyny, one cały czas brną w to, żeby być coraz lepsze i coraz lepsze. I one takich rzeczy oczywistych, jak nie psucie przez środek, one nie widzą, nie patrzą na to jako coś, no w sumie nie jest źle, wiesz, nie zepsułam żadnej piłki, na przykład grając przez środek i nie, że tam, wiesz, sobie pinkasz, żeby nie zepsuć, tylko naprawdę gra, no w 100% gra. Ona tego nie widzi, ale potem, wiesz, jak zaczyna się gra na punkty i jakieś tam, coś tam nie idzie, no to od razu, że wszystko jest źle. Ale chwila, moment. Wiesz, ile rzeczy zrobiłaś dobrze na tym treningu, no których w ogóle nie zauważasz? Bo dla nich to jest już oczywiste, że to się musi zdarzyć, tak? Że to jest... że jak można inaczej tak naprawdę. No jak widzisz, jak wiesz, wychodzimy na trening z jakąś dziewczyną na turnieju, no to wrzucasz im pierwszą piłkę i ta piłka po 5 minutach ktoś psuje, czy w ogóle, nie wiem, ktoś musi spodnie ściągnąć, więc wiesz, żeby spodenki ubrać i po prostu zatrzymuje wymianę, tą piłkę można wywalić, tak. Bo one przez 5 minut grały jedną, wiesz, tak. Uderzyły nie wiem ile tam setek forehandów i backhandów przez ten czas. Właśnie mi się przypomniało, jak grałam
jak grałam finał Mistrzostw Polski, jak właśnie potem, jak właśnie urodziłam, grałam z Olgą Brudzną i przyszedł na ten finał Tomek Wiktorowski, no, który już oglądał się trochę tenisa na światowym poziomie. No a tam były wymiany tak po 2-3 piłki. Myślę sobie, jest, jak on się musi męczyć. No to jest właśnie ta różnica, że no ja, to jest też czasami właśnie, jak ja pracuję z tymi naszymi młodymi, a przyjadę z Warszawy z komentarza turnieju i no, oglądam się tego tenisa na najwyższym poziomie i nagle ja gdzieś tam mam w głowie taki wzorzec. To jest jakby płynne przekonanie, tak? Że tutaj też tak musi być. Tutaj piła też tak musi chodzić. No wiadomo, to jest ta właśnie metoda małych kroków, że spokojnie, spokojnie. Też taka obsesja na punkcie idealnej techniki ciągłego zwracania uwagi też się trzeba hamować. No bo też chodzi o to, można powiedzieć, świadomość własnego ciała i pewnych ruchów. Najbardziej mi się chce śmiać, że żeby uzyskać odpowiedni ruch u dziecka, to trzeba mu powiedzieć taką uwagę, że gdyby ktoś to z boku słyszał, to by się za głowę złapał. Ale na przykład, nie wiem, odprowadź rakietę za plecy, tak? Przy serwisie. Co? O co chodzi? A ja uzyskuję odpowiednie po prostu odwiedzenie rakiety, odpowiedni ruch. Dzięki temu, że ja rzucę po prostu takie hasło. A ktoś może, co? O co chodzi? Prawda? Tak. Że to jest na przykład największy błąd, jaki można popełnić. No, najważniejsze, że dziecko robi to, co chce. No bo jak mam zacznę tłumaczyć, tak? Jak to powinno wyglądać takim już bardziej zaawansowanym językiem, no to co ono z tego zrozumie? Nie rozumiem tego. Właśnie tak. To trzeba też dobierać odpowiednie słowa. Asia, gadamy prawie 2 godziny. Ja nie wiem, czy chyba poruszyłyśmy tylko połowę kwestii, które chciałam poruszyć dzisiaj z tobą, ale wydaje mi się, że będziemy musiały zrobić drugą rundę. Chyba tak, nie? Chyba tak. No, także... Ale z przyjemnością. Super, no nie. Ja tak samo, także dziękuję ci bardzo ja za dzisiaj. Dziękuję. I no, druga runda będzie za jakiś czas z kolejnymi kwestiami, których ci nie zdradzę jeszcze. Dobrze. Super. Będę gotowa na niespodzianki. Dziękuję ci bardzo.